Proszę Państwa, nazywam się Krystyna Szczepanowska-Kozłowska i mam dzisiaj ten niewątpliwy zaszczyt otworzyć dzisiejszą uroczystość, jubileusz pana profesora Marka Safiana. W imieniu pana dziekana, profesora Tomasza Giaro, całej społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz swoim chciałabym powitać wszystkich państwa tu zebranych. W szczególności pragnę przywitać Jego Magnificencję rektora Uniwersytetu Warszawskiego, pana profesora Marcina Pałysa wraz z kolegium rektorskim. Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pana profesora Kuna Lenartsa. Pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf. Rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Adama Bodnara. Panią profesor Hannę Suchocką, byłą prezes Rady Ministrów i minister sprawiedliwości, honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej. Witam również byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Pana sędziego Jerzego Stępnia. Pana doktora Bogdana Zdziennickiego. Witam również pana profesora Adama Zielińskiego, byłego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i byłego rzecznika praw obywatelskich. Witam również byłą rzecznik praw obywatelskich, panią profesor Ewę Łętowską. No i oczywiście sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zgromadzonych tu sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pana profesora Macieja Szpunara, pana Sinisza Rodina, nie ma pana, pana Larsa Beilarsena, panią Eleonorę Sharpston, pana Christophera Wajdę, pana Giovanniego Pitrucelle, pana Nilo Jaskinena, pana Aindrasza Okaim i pana Alfreda Kalo Escobara. Witam również sędziów Sądu Unii Europejskiej, panią profesor Krystynę Kowalik-Bańczyk i panią profesor Ninę Półtorak. Witam również przybyłych na dzisiejszą uroczystość dziekanów uniwersyteckich wydziałów prawa, profesora Jerzego Pisulińskiego, Uniwersytet Jagielloński. Profesor Joannę Haberko, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań. Witam również pana prezesa wydawnictwa CHB, dzięki któremu ukazała się księga jubileuszowa, pana prezesa Wojciecha Bierwiczonka. I oczywiście witam rodzinę szacownego jubilata, panią Dorotę Safian, panią Magdalenę Safian-Witucką wraz z małżonkiem panem Bartłomiejem Wituckim oraz pana Szymona Safiana.
No i oczywiście, proszę Państwa, przyszedł czas na jubilata. Bardzo serdecznie witam bohatera dzisiejszej uroczystości, pana profesora Marka Safiana. Bardzo proszę o zabranie głosu jego magnificencję rektora, pana profesora Marcina Pałysa. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo. Panie profesorze, prawo cywilne, prawo europejskie, prawo handlowe, prawo medyczne. Lista pana specjalności jest długa i różnorodna, co z pewnością pozwala przyznać, i sądzę, że to powszechna opinia, że jest pan prawnikiem uniwersalnym. W jednym z wywiadów mówił pan o żalu z powodu odchodzenia takiego modelu w przeszłość. Ja mogę dziś wyrazić przekonanie, że pański dorobek niewątpliwie przyczyni się do rozwoju takich postaw, według których prawo powinno się pojmować całościowo, do wykształcenia specjalistów o szerokim spektrum wiedzy, poświęcających się tej profesji maximo cum studio, z najwyższą starannością. Dzisiejsza uroczystość i jej część kulminacyjna, wręczenie księgi jubileuszowej, jest zorganizowana przez liczne grono pańskich uczniów. Zwyczaj dedykowania jubileuszowej jest szczególnym przywilejem środowiska naukowego, zwłaszcza prawniczego. To wyraz chęci uhonorowania i wyrażenia wdzięczności za to, co dla ofiarodawców szczególnie ważne. Dzieł jubilata, jego poczynań, charakteru, a oprócz walorów naukowych służy także okazaniu najlepszych uczuć jubilatowi. Mogą nim być oficjalne wyrazy szacunku i podziwu, ale najczęściej towarzyszy im serdeczność i przyjacielska czułość. Jubileusz, a także księga, są okazją do przypominania pana ścieżki życiowej i relacji z Uniwersytetem Warszawskim. Środowisko akademickie miało wpływ na się pana postaw i życiowych wyborów. Dlatego w księdze można przeczytać o formującym doświadczeniu marca 68 roku, który dał panu, studentowi pierwszego roku prawa, luksus widzenia czarno-białego. Przełomieniu czasów Solidarności, w których, znowu cytuję, w swoim prawie stało się możliwe tylko dlatego, że spoglądaliśmy na nie z perspektywy akademickiej, zastanej rzeczywistości. To miejsce było enklawą na tyle ważną, w przeciwieństwie do innych instytucji funkcjonujących w PRL-u, że kształtowało naszą samodzielność myślenia i autonomii. Koniec cytatu. W końcu o paradoksie opresji czasu po 13 grudnia 81 roku, kiedy wówczas doktor Marek Safian wykładał o nielegalności stanu wojennego, biorąc za podstawę książkę Franciszka Ryszki Państwo stanu wyjątkowego dotyczącą systemu III Rzeszy, gdyż uniwersytet był wtedy unikalną oazą wolności i takie rzeczy były tylko tutaj możliwe. Przez te lata pana zasługi dla działania i rozwoju Uniwersytetu wiążą się nie tylko z licznymi publikacjami naukowymi, poprowadzonymi zajęciami czy wypromowanymi licznymi pracami doktorskimi. To także występowanie w szczególnych rolach. Chciałbym tutaj przypomnieć pana rolę jako promotora doktoratu honorowego profesor Ewy Łętowskiej oraz recenzenta doktoratu honorowego profesora Leszka Balcerowicza. Oboje państwo są dzisiaj tutaj na sali. Oczywiście wspominamy także pełnienie ważnych funkcji, takich jak dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego oraz prorektor Uniwersytetu. Panie profesorze, postaci pańskiego kalibru oraz plony pana pracy tak na naszej uczelni, jak i dla porządku prawnego i instytucjonalnego Unii Europejskiej są najlepszą wizytówką naszej akademickiej społeczności. To pan uosabia pojęcie przyzwoitego myślenia prawnego. Za to chciałbym panu podziękować. Także za pana talenty organizacyjne, za swoją wiedzę, którą wykorzystywał pan przez lata i wciąż wykorzystuje w pracy na rzecz naszej uczelni, na przykład obecnie jako członek Rady Katedry imienia Tadeusza Mazowieckiego. Panie profesorze, chciałbym życzyć panu wszystkiego najlepszego, sukcesów zawodowych, radości w życiu osobistym,
aktywności w naszej uniwersyteckiej rodzinie, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności przez wszystkie nadchodzące lata. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, wiedziałam, że przy tak długiej liście powitań musi się zdarzyć pewnego rodzaju niedoskonałość, za co przepraszam najmocniej pana prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana profesora Zirk-Sadowskiego. I bardzo serdecznie przepraszam i witamy go tym bardziej serdecznie. Bardzo. To myślę, że już naprawiłam to fopa. Wobec tego zaproszę pana profesora Tomasza Giarow, dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jestem historykiem prawa, więc na wszystko patrzę z pewnego oddalenia. I kiedy tak myślę właśnie o dziele w sensie szerszym, czyli nie tylko pracach naukowych, ale i działalności publicznej profesora Marka Safiana, to widzę, że tutaj można po odcedzeniu pewnych szczegółów powiedzieć, że jego głównym jakby tematem działań to była właściwie swoboda sędziowska. To trochę tutaj historia zatoczyła koło i znaczy swoboda, w sensie również kompetencje, jakie ma sędzia i tak dalej. Więc mamy tutaj rzecz dość znaną z Polski komunistycznej, tę polemikę na temat tak zwanego prawa sędziowskiego, że system komunistyczny w Polsce był oczywiście systemem preferującym ręczne sterowanie społeczeństwem i naturalnym wrogiem był prawotwórstwa sądowego, prawa sędziowskiego i tak dalej. Sądy miałyby być związane ustawą uchwalaną przez parlament i o tym wszystkim pisał właśnie profesor Safian już będzie 15 lat temu w takim artykule o Forum Juridicum, zdaje się nazywa to pismo, na temat prawa sądowego. I tutaj powstaje potrzeba uściślenia tego, bo właściwie sądy są związane nie tylko ustawą, są związane ustawą i prawem. Czyli tak jak znamy to z prawa rzymskiego, jus et lex, prawda? I dlaczego ten przepis się pojawił, zwłaszcza pojawił się w konstytucji tej bońskiej Niemiec z 1949 roku, to był jakby no, coś w rodzaju remedium na totalitaryzm III Rzeszy, prawda? Co do której istnieje ogólny konsens, że była ona oparta na ustawowym bezprawiu, prawda? Więc jesteśmy na Wydziale Prawa i na wszystkich wydziałach tego typu na całym świecie uczy się prawa, a nie ustaw. Nie ma wydziału ustaw, prawda? I podobny zresztą tutaj ma taki fragment, proszę Państwa, traktatu o Unii Europejskiej dotyczący Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, że Trybunał czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu niniejszego traktatu. A więc również i tu nie chodzi o jakieś stosowanie ustaw w trybie wirtuozerskiej żonglerki paragrafami, lecz o coś tak staromodnego, jak zachowanie prawa w poszanowaniu. Czy trzeba dodać, że szacunek dla prawa to w gruncie rzeczy szacunek dla ludzi, których prawo to chroni? Więc tutaj można by na tym prawie że zakończyć, ale powiem jeszcze jedno, że te koncepcje, które uważają, że sąd nie powinien za dużo mówić i za dużo się wypowiadać, są to dość takie iluzoryczne koncepcje, które uważają, że prawo czy ustawy czy konstytucja
Sama do nas przemówi ta ustawa. Ustawa przemawia do nas bardzo rzadko i tylko w bardzo prostych sprawach. Jest takie słynne powiedzenie Charlesa Hugh, sędziego amerykańskiego, który mówił tak: "We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is." A jeszcze ktoś dowcipny dodał, ale że ci sędziowie to mówią to, co powiedzieli im profesorowie na Wydziale Prawa. Także jest spora można powiedzieć, przestrzeń również dla profesorów i myślę, że pan Marek Safian jako profesor, jako sędzia dobrze spełnił swoje zadania i prawdopodobnie będzie na tej drodze nadal postępował. Życzę wszystkiego najlepszego również na przyszłość. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypadł mi dzisiaj w udziale zaszczyt poprowadzenia jubileuszu profesora Safiana. Zadanie to ma dla mnie wyjątkowy charakter, tak jak wyjątkowa jest osoba, której jubileusz dzisiaj świętujemy. Tak licznie zgromadzone audytorium potwierdza, że profesor Safian jest nie tylko osobą wyjątkową, ale i ważną dla wszystkich tu zgromadzonych. Z profesorem Safianem nas tu zgromadzonych łączą różne więzy. Instytucjonalne, zawodowe, przyjaźni, znajomości. W sensie formalnym nie należę do grona wychowanków akademickich pana profesora Safiana. Wprawdzie u doktora Safiana, jeszcze u doktora Safiana, zdawałam egzamin z prawa cywilnego, to poza miłym wspomnieniem odbytej wówczas dyskusji o istocie posiadania, odbywającej się w doskonałej atmosferze wzajemnego zrozumienia przypadających nam wówczas ról, specjalnie wiele o samym egzaminatorze powiedzieć nie mogłam. No może tylko tyle, że do dzisiaj nie do końca rozumiem, dlaczego zdawanie egzaminu z prawa cywilnego u doktora Safiana wówczas moi koledzy i koleżanki z roku traktowali jako akt swoistej odwagi. Gdyż, jak głosiła wydziałowa wówczas legenda, on, czyli doktor Safian, to osoba operująca na innym poziomie abstrakcji. Z profesorem Safianem połączyły nas więzy instytucjonalne. Pan profesor był dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego, gdy ja stawiałam pierwsze akademickie kroki. Z kolei ja byłam dyrektorem, gdy nasz jubilat kończył 70 lat. Ale fakt, że nie zaliczam się do grona wychowanków, seminarzystów profesora, on tylko tyle oznacza, że ja dzisiaj Państwu nie opowiem tak lubianych w takiej sytuacji historii z relacji uczeń-mistrz, nieznanych epizodów z życia jubilata, jakim oczywiście taka relacja uczeń-profesor-mistrz sprzyja. No i oczywiście nie opowiem historii zdejmujących z zacnego, poważnego i niezwykłego profesora z piedestału postaci prawie doskonałej. Ale to, proszę Państwa, że nie jestem jego wychowanką akademicką, wcale nie oznacza, że pan profesor Safian nie jest dla mnie nauczycielem wyjątkowym. Nauczycielem od spraw dużo istotniejszych niż instytucje prawa cywilnego, takie jak posiadanie, nie umniejszając im oczywiście istotności i nie ograniczając należnej im prawniczej uwagi. A czego uczy nas profesor Safian? Profesor Safian jest wybitnym naukowcem, znakomitym prawnikiem, który pełnił i pełni najbardziej zaszczytne, ale jednocześnie najbardziej odpowiedzialne funkcje, jakie mogą przypaść w udziale prawnikowi. Trybunał Konstytucyjny przed rokiem 2016
I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to te miejsca, w których chcielibyśmy widzieć tylko takie osoby jak profesor Safian. I nie tylko o wiedzę i umiejętności się rozchodzi. Uczestnictwo profesora Safiana w tych gremiach dawało i daje nam to, co najważniejsze. Poczucie bezpieczeństwa, że nasze prawa, prawa człowieka i obywatela nie staną się pustymi frazesami, ubranymi w pozór fałszywej błyskotliwości mniej lub bardziej utalentowanych konformistów, a czasami konformistów w ogóle nieutalentowanych. Kiedy zastanawiałam się, jak opisać te przymioty profesora Safiana, które dają nam tę gwarancję i to poczucie bezpieczeństwa, stwierdziłam, że należy to ująć najprościej. Profesor Safian jest jednym z niewielu znanych mi prawników, który jest tak jednoznacznie i po prostu dobrym człowiekiem. Bezpośrednim przejawem tej jego dobroci jest niezwykła życzliwość, zrozumienie dla innych i troska o każdego człowieka, którego spotyka na swojej drodze. To niezwykłe zainteresowanie, jakie okazuje wszystkim ludziom, którzy go otaczają, współpracownikom, uczniom, kolegom, przyjaciołom, pomoc, którą niesie ludziom będących w potrzebie małej czy dużej. Formy zaangażowania profesora Safiana dla innych zmieniają się, tak jak zmienia się sytuacja Polski i miejsce w niej profesora. Nie sposób jest też opowiedzieć o wszystkich działaniach profesora, jakie podejmuje dla innych. W marnych latach 80. profesor włącza się w działalność opozycyjną, a jego mieszkanie staje się przechowalnią potrzebujących, o czym na pewno pani Dorota Safian może coś powiedzieć. Włącza się aktywnie w działalność Komitetu Helsińskiego. Walczy również o powstanie Komitetu Bioetycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nie sposób nie podkreślić, jak wiele w trakcie swojej pracy naukowej uwagi poświęca swoim seminarzystom, wychowankom, czy to na uczelni, czy w Trybunale, pomagając im w rozwoju naukowym, obdarzając zaufaniem i niezwykłą życzliwością. Pochyla się nad ich problemami, tak zawodowymi, jak i życiowymi. Pomaga wydać pierwsze, jeszcze nieporadne prace, motywuje i pomaga na drodze ich życia. Jako prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, bo taką funkcję też pan profesor pełnił, pochyla się nad losem tych najsłabszych, tworząc stanowisko pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. To oczywiście nie wyczerpuje zasług pana profesora jako prorektora, choć okres jego rządów ze względu na powołanie do Trybunału Konstytucyjnego był bardzo krótki. Wreszcie, nie mam wątpliwości, że podejmowane przez niego działania w sferze publicznej to nieustanna walka o dobro innych ludzi. Bo jeżeli profesor Safian walczy o konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa i respektowanie zasad trójpodziału władzy, czy to budując Trybunał Konstytucyjny od podstaw, czy to zabierając głos w najważniejszych sprawach publicznych, za każdym razem chodzi o człowieka, jego podstawowe prawa i o wolności. I o to, aby każdy człowiek mógł te podstawowe prawa i wolności realizować. Profesor Safian szanuje każdego człowieka. Przypomina mi się pewne zdarzenie. Kiedyś na Radzie Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego referat wygłaszał młody adept nauki prawa. Trudno było w tym wystąpieniu dostrzec pozytywy. Nie trudno zaś było znaleźć niedomogi wykształcenia prawniczego. Gdy skończył, zaległa opisywana w literaturze głucha cisza.
Milczenie przerwał profesor Safian, który spokojnie, z wielką życzliwością stwierdził: poglądy są interesujące, ale ich nie podzielam. I zrobił to, proszę Państwa, w taki sposób, że nawet te nasze największe instytutowe jastrzębie zdecydowały się tylko na krytykę konstruktywną, bo taki styl narzucił pan profesor Safian. Postawa profesora sprawia, że jest on nauczycielem nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteśmy akademickimi wychowankami, jesteśmy jego wychowankami w sensie akademickim. On uczy nas, jak być dobrymi ludźmi, przepełnionymi szacunkiem wobec innych, ludźmi życzliwymi, stawającymi zawsze w obronie podstawowych wartości. Dzisiaj na tej sali jest wiele osób, które doświadczyły życzliwości i zrozumienia profesora. Osób, które profesor otoczył opieką, którym pomógł, także tych, którym profesor zaufał. To zaufanie nakłada na nas wielką odpowiedzialność. Dlatego w imieniu wszystkich Państwa pozwolę sobie powiedzieć: ad multos annos, panie profesorze. Proszę Państwa, przejdziemy do rzeczy o większym ciężarze gatunkowym i porozmawiamy o prawie, a właściwie o wykładni prawa. Jak Państwo wiecie, zagadnienie wykładni, w tym również wykładni funkcjonalnej, a także wykładnie konstytucji, to zagadnienie uchodzące za kwestię centralną we współczesnej teorii prawa, mającą swoje konsekwencje w bardzo wielu szczegółowych, wręcz niemożliwych do wyliczenia z góry obszarach refleksji prawniczej. Zarazem oczywiście zagadnienie to ma wielką doniosłość praktyczną, będąc trwałym i istotnym składnikiem stosowania prawa. Musimy mieć świadomość, że sama wykładnia prawa wywołuje niezwykłą żywą dyskusję i to nie tylko w środowisku teoretyków prawa, bo ta wykładnia prawa to także temat chętnie poruszany przez publicystów, przez polityków, kiedy mamy pytanie o tak zwane granice władzy sądowniczej czy prawniczej. Nie można zatem dziwić, że to właśnie ta problematyka zmierzająca do znalezienia prawa słusznego została wybrana przez naszego jubilata jako temat dzisiejszego panelu. Pozwolę sobie również w tym momencie zaprosić naszych znakomitych panelistów. Zacznę od pani profesor Ewy Łętowskiej, pierwszego rzecznika, a właściwie rzeczniczki praw obywatelskich, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Pani profesor, zapraszam na wybrane przez siebie miejsce. Zapraszam pana prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pana Kuna Lenarca. I również zapraszam do wybrania sobie miejsca. Zapraszam profesora Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. Zapraszam pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, byłego prezesa Trybunału. Zapraszam pana profesora Macieja Szpunara, pierwszego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapraszam również pana profesora Mirosława Wyrzykowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
I zapraszam również pana profesora Romana Trzaskowskiego, sędziego Sądu Najwyższego. Proszę państwa. Proszę państwa, zgodnie z wolą naszego dzisiejszego jubilata, bo wszystko dzieje się zgodnie z wolą naszego dzisiejszego jubilata, to jest ten jedyny dzień, panie profesorze, bo winne to wiadomo, że nie zawsze tak jest, ale zgodnie z wolą naszego jubilata nasz panel dyskusyjny zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zostanie poświęcona granicom wykładni funkcjonalnej, zaś drugim tematem przewodnim będą osobliwości wykładni konstytucyjnej. I to, co już przejawiało się też w wystąpieniu pana profesora Tomasza Giaro, słynne jest powiedzenie teoretyka prawa, filozofa Artura Kaufmana, że prawa nie ma przed interpretacją. I co do tego właściwie jesteśmy zgodni. Zgodni również jesteśmy co do tego, że wykładnia prawa nie może kończyć się na tak zwanej wykładni językowej. Wykładnia prawa będzie również wykładnią funkcjonalną. Zgodnie z poglądami profesora Wróblewskiego uwzględnienie kontekstu funkcjonalnego to konieczność uwzględnienia wszystkich faktów, reguł pozaprawnych i ocen, które wpływają na rozumienie tekstu prawnego. Ale ponieważ my, proszę państwa, dzisiaj będziemy niejako wokół profesora Safiana się obracać, to ja sobie również pozwolę przytoczyć fragment z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w składzie któremu przewodniczył pan profesor Safian, a który odnosi się do tego zagadnienia. W pewnych szczególnych sytuacjach rola wykładni funkcjonalnej nie będzie jednak ograniczać się wyłącznie do roli dyrektywy wyboru jednego ze znaczeń językowych, ale może tworzyć swoiste, różne od alternatyw językowych znaczenie tekstu prawnego. Przyjęcie takiego swoistego znaczenia tekstu prawnego, ustalonego na podstawie wykładni funkcjonalnej celowościowej, będzie prowadziło zawsze do wykładni rozszerzającej lub zwężającej. Również w tym wypadku językowe znaczenie tekstu prawnego stanowi granicę wykładni w tym sensie, że nie jest dopuszczalne przyjęcie swoistych wyników wykładni funkcjonalnej, jeżeli wykładnia językowa prowadzi do jednoznaczności tekstu prawnego. Nie oznacza to jednak, że granica wykładni, jaką mogą stanowić może językowe znaczenie tekstu, jest granicą bezwzględną. Oznacza jedynie, że do przekroczenia tej granicy niezbędne jest silne uzasadnienie aksjologiczne, odwołujące się przede wszystkim do wartości konstytucyjnych. I zwracam się z pytaniem do panelistów, kiedy językowe znaczenie tekstu przestaje być granicą bezwzględną? I może to pytanie najpierw skieruję do pani profesor Łętowskiej. Wtedy, kiedy tego rodzaju propozycja interpretacyjna pozostaje w sprzeczności z aksjologią, która powinna być przyjęta przy orzekaniu w tej właśnie sprawie. Podkreślam, która powinna być przyjęta. To dla tych, którzy myślą, że ja mówię tak, że można przyjąć byle co. Nie. Która powinna być przyjęta na podstawie właściwych dyrektyw decydujących o tej aksjologii. Panie prezesie, zwracam się do pana prezesa Lenartsa. Well, this situation is actually rather frequent in European Union law that the text is not clear. The reason for that is, yeah, it may be astonishing, but I really mean it. The reason is very simple. European Union law is equally authentic
in 24 languages. Needless to say, since no linguistic version prevails over any other linguistic version, it quite often occurs that these versions diverge, in which case the court is resorting to the context, which is the systematic interpretation method, and the teleological interpretation method. That means that the court is needing to fill the gaps in the text by searching for the original intent of the lawmaker as far as it is deductible from the text as a whole, from preparatory works. That is, it is to find the objectives of the text, and that will then be determinative for understanding the text. So in fact, in the European Union, text, context, and objective are intertwined in an inextricable way. And that's quite normal, I think, for legislation, which is the outcome of negotiation. To o prawie Unii Europejskiej. To może jeszcze w tym kontekście zapytam pana rzecznika Szpunara, w kontekście prawa Unii Europejskiej. Myślę, że przede wszystkim tak jak powiedział pan prezes, mamy do czynienia z prawem, które jest tworzone w 23 językach, więc siłą rzeczy ta wykładnia językowa nie może być decydująca, dlatego że nigdy byśmy nie doszli do porozumienia. To jest jeden element, a drugi, dlaczego w prawie Unii jest mniej czegoś, co pani profesor Błętowska nazwała tekstocentryzmem, to jest to, że mamy do czynienia z zasadą kompetencji powierzonych. O co mi chodzi? Otóż relacja pomiędzy ustawodawstwem zwykłym a traktatami jest w prawie Unii Europejskiej nieco inna, aniżeli pomiędzy konstytucją w państwie członkowskim a ustawodawstwem zwykłym. Każdy akt prawa pochodnego, każda dyrektywa, każde rozporządzenie musi mieć swoją podstawę kompetencyjną w traktatach. I siłą rzeczy powiązanie legislacji z aktami wyższego rzędu jest o wiele silniejsze. I zawsze jak interpretujemy jakąkolwiek dyrektywę czy jakiekolwiek rozporządzenie, zastanawiamy się nad tym, zadajemy sobie pytanie, jak to wygląda w świetle traktatu. No tak, ale czy to oznacza, że interpretujemy tylko wtedy, kiedy i wtedy stosujemy tę wykładnię funkcjonalną, kiedy jako pewną dyrektywę wyboru, czy stosujemy tę dyrektywę funkcjonalną zawsze? To zależy, to znaczy jeżeli always. Wykładnia... Always. The judge is not just the mouthpiece of the law. The judge must also shape the law, and this in view of the legal system as a whole. You should know that in Article 19 of the Treaty on European Union, it is the task of the Court of Justice to uphold the law. That's written like this, the law, in the interpretation and application of the treaty, which means that the treaty itself refers to a concept of law which goes beyond the treaties themselves, whose interpretation and application is at stake. And you see that for the general principles of law, for the case law on the rule of law, we can come to that when we speak about constitutional interpretation, it's really proceeding from the understanding of the law based on the common legal traditions of the member states, that is the common legal heritage of the member states. The comparative law method helps us to find what the law means, and all of that comes into play. So it's textual because Article 19 speaks about the law, but filling it in is of course judge-made law. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. I oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Mnie zawsze od pół wieku bardziej interesują prawnicy niż reguły, które stosują i interpretują. Kiedy 50 lat temu
pisałem pracę magisterską o włamaniach nieletnich w Warszawie, to bardziej od tego, kim byli ci, ta grupa urbisów, zauważyłem, że w bardzo podobnych sprawach sędziowie Wydziału dla Nieletnich Sądu Powiatowego w Warszawie orzekali zupełnie inne kary, jakkolwiek ci chłopcy byli do siebie podobni. I zastanawiałem się, jak to się dzieje, że to samo tak różnie jest interpretowane i tak różne zapadają decyzje, które decydują potem o losach tych ludzi, losach ich rodzin. Kilka lat temu wybitny komentator polityczny i były polityk, pan Ludwik Dorn, kiedy dziennikarz zauważył, że Stanami Zjednoczonymi rządzi 9 sędziów, powiedział, a Europą rządzi 450 sędziów sądów konstytucyjnych. Myślę, że miał rację i ma rację. To rzeczywiście sędziowie konstytucyjni rządzą Europą i współdecydują o losach Europejczyków. Kiedy zastanawiamy się, jaką w ogóle rolę sprawują prawnicy, a zwłaszcza sędziowie. Bycie sędzią to ukoronowanie swojej ścieżki zawodowej jako prawnika. Tak się składa, że mój krewny jest członkiem zespołu badaczy na Uniwersytecie w San Diego w Kalifornii. Badacze ci postawili sobie pytanie, co powoduje, jakie dynamizmy powodują, że ciało ludzkie się nie rozpada z punktu widzenia fizyki. I prosiłem go, żeby mi na to moje pytanie odpowiedział w miarę dla mnie sposób zrozumiały i napisał tak. Uważam, że prawa fizyki trzymają nasz organizm razem. Prawa egalitarne, od których we wszechświecie nie ma odwołań czy alternatywnych interpretacji. Na wyższym poziomie organizacji prawa te tworzą skomplikowane sieci oddziaływań między poszczególnymi częściami organizmu. Kodeks praw fizyko-chemiczno-biologicznych dla podkreślenia ich szczególnego zastosowania. Tu stopień skomplikowania całości jest już całkiem i na tyle duży, że są sposoby na ich obchodzenie. I tu organizm musi wkraczać z całą stanowczością, bo naruszenie takiej umowy społeczeństwa komórek, jakim jest organizm, skutkuje powstawaniem na przykład nowotworu. Sędziom w organizmie są prawa tworzone na różnych poziomach organizacji, a dążące do zachowania równowagi w biologii nazywanej homeostazą. To oczywiście chroni organizm od entropii, czyli takiej funkcji stanu, która określa kierunek przebiegu procesów spontanicznych, także w społeczeństwie. I tu jest olbrzymia i nie do zastąpienia rola sędziów, którzy interpretują prawo, którzy przez interpretację stanowią to prawo, z reguły potem psute przez prawodawców, ale dzięki temu sędziowie mają znowu co robić. W Europie myślę, że jest, jak ekstrapolujemy 11 tysięcy sędziów polskich i 20 tysięcy sędziów w Niemczech, około 160 tysięcy sędziów. Ci ludzie w imieniu swoich państw decydują codziennie w setkach tysięcy wyroków właśnie w sprawach, które powodują, że organizm społeczny jest w stanie funkcjonować, godzić bardzo różne, bardzo sprzeczne konflikty. W dodatku, jak pomyślimy nie o Stanach Zjednoczonych, ale o Europie, o 27 czy 28 systemach prawnych, systemach czasami bardzo bliskich sobie, ale
zbliżających się do siebie, ale różnych, to właśnie te setki tysięcy wyroków, które zapadają codziennie, to one tworzą podstawy do tego, że życie społeczne, życie kulturalne, życie polityczne, życie osobiste nas wszystkich, czyli ponad, jeszcze dopóki Brytonii nie wyjdą z Europy, ponad 500 000 000 ludzi jest, można powiedzieć, obsłużonych przez te 150 tysięcy sędziów, którzy na różnych poziomach w swoich jurysdykcjach orzekają. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To bardzo była ciekawa i powiem teza bardzo interesująca, ale może zapytamy teraz tych sędziów, którzy orzekają, jak widzą, bo rozumiem, że pan profesor postawił nam taką tezę, że wykładnia jest nam potrzebna po to, żeby rozwiązywać konflikty, tak? To w ogóle jest rola sądu, rozwiązywanie konfliktów, prawda? A czy do tego musimy aż tak dalece wychodzić i stosować tak różne metody wykładni? To jest pytanie. Jakie są granice tej wykładni funkcjonalnej? Jakie jej bariery? Co ją powinno ograniczać? I może z tym pytaniem zwrócę się do pana profesora Wyrzykowskiego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i ja chciałbym zwrócić uwagę na trzy bariery. Po pierwsze, pierwszą barierą czy granicą bezwzględną wykładni prawa jest szyderstwo ubrane w pozór prawa. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację, która ma miejsce w przypadku znanej wszystkim ustawy kagańcowej, która jest procedowana w parlamencie i trzeba mieć oczy szeroko zamknięte, by czytać od początku do końca a la lettre, co jest w tej ustawie. Bo szyderstwem jest zamieszczenie w preambule takich stwierdzeń, jak uznawanie konieczności poszanowania trójpodziału i równoważenia władz, jak poszanowanie wartości demokratycznego państwa prawnego, jak zagwarantowanie wolności i praw człowieka, czy w szczególności uznaje się zasadę zaufania obywateli do państwa. To jest moim zdaniem granica jakiejkolwiek wykładni prawa. Ale co więcej, mamy do czynienia jeszcze z inną sytuacją, a mianowicie z sytuacją, w której uzasadnienie do ustawy jest autopamfletem przygotowanym przez twórców tej ustawy, bo przecież demaskuje i ośmiesza to uzasadnienie ir ratio całej ustawy. I to jest sytuacja, która jest granicą bezwzględną i nienaruszalną jakiejkolwiek próby wykładni, bo takiej wykładni zrobić nie można. Druga granica to jest zaprzeczenie rozumowi publicznemu. Rozumowi publicznemu, który jest warunkiem prawomocności jakichkolwiek działań władzy publicznej. I nawet jeżeli będziemy się spierali, co to jest rozum publiczny, racja publiczna. I jeżeli będziemy się spierali o elementy definicji, to z całą pewnością poza tym sporem wszyscy będziemy wiedzieli, kiedy mamy do czynienia z zaprzeczeniem rozumowi publicznemu. I trzeci element, czy trzeci czynnik, który jest granicą bezwzględną, to jest oszustwo argumentacyjne, jakie jest stosowane, jak jest prezentowane i ma miejsce w porządku czy w dyskusji prawników i nie tylko prawników. Przykłady można niestety w ostatnich 4 latach w nieskończoność prowadzić, ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której przyjmuje się, że upływ wieku emerytalnego pierwszego prezesa sądu, czy osiągnięcie wieku emerytalnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powoduje,
że przestaje być sędzią czynnym, a tym samym nie może pełnić funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo ta funkcja jest zastrzeżona wyłącznie dla sędziów czynnych, a nie zauważa się, oczywiście widząc bardzo wyraźnie, konstytucyjnej 6-letniej gwarancji mandatu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to mamy do czynienia z klasycznym oszustwem argumentacyjnym. Taka sytuacja, jak mówię, nie jest jedyną, nie jest pierwszą i nie jest ostatnią. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli przed sobą takiej rzeczywistości prawnej i takiej rzeczywistości publicznej, która będzie dopuszczała do oszustw argumentacyjnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja o te oszustwa argumentacyjne zapytam pana sędziego Trzaskowskiego, sędziego Sądu Najwyższego. Trudno antycypując to, co sąd będzie robił za miesiąc, albo za tydzień, albo za dwa miesiące, deklarować, co sąd zrobi z oszustwami argumentacyjnymi obrażającymi rozum, przyzwoitość i wszystko, co tam najcenniejszego między ludźmi się w dziejach wytworzyło. To, co może być niejako tłem, z którego będzie, czy podglebiem, z którego będą wyrastać decyzje dotyczące tej czy innej ustawy, to już istniejący dorobek Sądu Najwyższego, który stwarza możliwość podejmowania różnych decyzji, także jeżeli chodzi o stosowanie norm, które obrażają rozum, są rażąco niesprawiedliwe albo w inny sposób wykraczają poza to, co w ogóle można sobie wyobrazić jako akceptowalne. Sąd Najwyższy w takich sytuacjach rozumiem, że jakby spór, czy ta dyskusja, czy ten dramatyzm niejako odsuwając na bok na chwilę kwestię tej ustawy kagańcowej, wywołany jakby na wstępie przez cytat, który poprzedzał rozpoczęcie dyskusji, to był dramatyzm polegający na tym, że wykładnia językowa ma swoje granice. To nie chodziło o to, czy stosujemy w ogóle wykładnię funkcjonalną. To oczywiste, że ją stosujemy i to wątpliwości nie budzi. I słusznie pani profesor Łętowska się tutaj wzrusza ramionami, że właściwie o co chodzi, prawda? To jest oczywiste, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy język przestaje być wystarczająco rozciągliwy i zaczynamy szukać innych rozwiązań. Sądy lubią formułki, no więc Sąd Najwyższy ma też taką formułkę, ukutą na tę okoliczność, a mianowicie powiada, że wykładnię językową, jednoznaczne wskazania wykładni językowej można przełamać wtedy, kiedy prowadzi ona do rezultatów, do wyników absurdalnych, rażąco niesprawiedliwych, rażąco irracjonalnych. To dotyczy ustaw tworzonych w dobrej wierze. Nie da się tej reguły zastosować do ustaw tworzonych w złej wierze. W dobrej wierze dlaczego? Dlatego, że ta reguła paradoksalnie mogłoby się wydawać, że służy przełamywaniu woli ustawodawcy, ale tak naprawdę racjonalny ustawodawca, elementarnie sprawiedliwy ustawodawca nie może chcieć obowiązywania w systemie norm, które są absurdalne, oczywiście irracjonalne czy oczywiście niesłuszne. Więc tak naprawdę wykroczeniem poza tą wykładnię językową jako taką podstawową, co do tego nie ma wątpliwości, jest poszukiwaniem woli rzeczywistej ustawodawcy, tej intencji, która musiała mu towarzyszyć. Jeżeli jest to możliwe, jeżeli się to da znaleźć, a tak jest w przypadku ustaw tworzonych w dobrej wierze co do zasady, wówczas można spróbować wyjść poza te wykładnie. Jakkolwiek sąd robi to bardzo rzadko z otwartą przyłbicą, to trzeba też przyznać. Przykłady takiego frontalnego stwierdzenia, że to jest rażąco niesprawiedliwe i w związku z tym stosujemy inną metodę funkcjonalną,
wychodzimy poza granice wykładni językowej, zawężając czy rozszerzając zakres zastosowania czy normowania przepisu, są rzadkie. Częściej sąd robi to dyskretnie, czyli rozciągliwie interpretuje język. Wprawdzie nie jest to język, nie wykorzystuje możliwości stwarzanych mu przez języki narodowe z 24 krajów członkowskich, ale język polski jest też dosyć rozciągliwy i sędziowie przeważnie, jeżeli stają przed takim wyzwaniem, to przeważnie uciekają w tym kierunku. W kierunku języka. Czyli kierunku języka, rozciągając go do granic jego elastyczności, jak tylko się da, z wsparciem wykładni celowościowej, funkcjonalnej czy systemowej. A także prokonstytucyjnej, bo to oczywiście jest też bardzo ważny element tego całego krwioobiegu. Reguła wyjścia poza wykładnię językową jest bardzo ważną regułą w tym systemie biologiczno-chemiczno-fizycznym, o którym pan profesor Rzepliński mówił. Ale jeżeli prawo jest stworzone w złej wierze, panie rzeczniku? Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i dołączam się do gratulacji dla pana profesora. Dla mnie to jest tym większy zaszczyt, że mam wrażenie, może no, pan sędzia Trzaskowski jest podobnego wieku, ale reprezentujemy chyba inne, i pan sędzia Szpunar oczywiście, inne pokolenie, ale ja mówię o tym w takim kontekście, że my się uczyliśmy od profesora Safiana oraz od pokolenia prawników, którzy przeprowadzali nas przez proces transformacji ustrojowej, przez proces konstytucjonalizacji naszego prawa oraz integracji europejskiej. Uczyli nas tego, co to jest właśnie wykładnia prawa, co to jest stosowanie prawa, co to jest skuteczność prawa, na czym polega zależność między porządkiem krajowym a porządkiem prawa europejskiego, na czym polega multicentryczność prawa, tu się kłaniam pani profesor Łętowskiej. I niestety ta nauka ma swoje konsekwencje, to znaczy my niestety w to wierzymy. To znaczy my niestety cały czas wierzymy w to, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, że istnieje coś takiego jak zasada pierwszeństwa prawa europejskiego. Wierzymy w to, że prawo powinno być stanowione w odpowiednim trybie legislacyjnym, który służy przemyśleniu, co ma być w ustawie. My wierzymy w to, że są określone zasady konstytucyjne, które powinny być respektowane. I wierzymy, że skoro jesteśmy związani umowami międzynarodowymi, to powinniśmy je stosować, powinniśmy uwzględniać ich interpretację dokonywaną chociażby tutaj chyba najczęściej w tym przypadku, w tych przypadkach, o których dyskutujemy, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. I wierzymy w zależność i obowiązek, można powiedzieć, dialogu i stosowania prawa europejskiego. I jak myślę o tym wszystkim, o czym dyskutujemy, i oczywiście trudno się oderwać od bieżącego kontekstu, to mi się przypomina konferencja z października 2017 roku, którą organizował pan dr Taborowski, mój zastępca. Wielka konferencja poświęcona rządom prawa, organizowana razem z Instytutem Maxa Plancka. Ja pamiętam, że ja wtedy miałem wystąpienie i mówiłem o dwóch rzeczach, które były przyjęte, tak powiedziałbym, z pewnym takim przymrużeniem oka wtedy. Ja mówiłem, że prawdopodobnie doczekamy czasów, kiedy sędziowie w Polsce za zadanie pytania prejudycjalnego będą mieli postępowania dyscyplinarne. Wtedy to było abstrakcyjne. Teraz możemy przerzucać się przykładami. Mówiłem o tym, że ze względu na kryzys Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanie się quasi sądem konstytucyjnym dla Polski. I teraz jeżeli chodzi o interpretowanie artykułu 19 traktatu, zasady efektywnej ochrony prawnej i te wszystkie orzeczenia, które mamy do tej pory i na kolejne prawdopodobnie zapadną, no trudno inaczej to nazwać niż to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii stał się sądem quasi konstytucyjnym. W zasadzie jedyną czasami nadzieją na to, że nastąpi korekta tego, co stało się w krajowym porządku prawnym. I jak myślę o tym wszystkim i zastanawiam się nad tematem wykładni, to sobie tak myślę, tak zupełnie szczerze, że to byłaby świetna dyskusja 5, 7, 10, 15 lat temu, tak? Byśmy się zastanawiali z naszych wyżyn intelektualnych, jaką wykładnię w danym momencie powinniśmy zastosować.
ale jesteśmy w sytuacji absolutnego lekceważenia standardów praworządności. Myśląc o wykładni, ja się nie zastanawiam, jaka będzie wykładnia, tylko czy sędzia, który będzie dokonywał tej wykładni, będzie wystarczająco niezawisły, tak, żeby jej dokonać. Czy on będzie się zastanawiał nad konsekwencjami dla własnego życia zawodowego, prywatnego, jeżeli chodzi o to, co się stanie po wyroku, który on wyda. Czy on będzie miał wystarczające gwarancje instytucjonalne, żeby faktycznie czuć się niezawisły. Ja się cieszę, że jesteśmy w tym panelu tutaj, bo wszyscy tutaj sędziowie, rzecznicy są, mam wrażenie, w pełni niezawiśli, tak? Ale myślę, że jest już sporo sędziów, którzy wcale się tak w Polsce nie czują. Jeżeli myślimy o tym wszystkim, to ja się też zastanawiam, no cóż z tego, że będzie nawet cudowna, przepiękna, najlepsza interpretacja, wykładnia dokonana w wyroku, jeżeli później wyrok zostanie zlekceważony. Tak? Tutaj można spojrzeć na NSA i lekceważenie wyroku dotyczące ujawnienia list kandydatów do list oparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. No absolutna drwina z rządów prawa ze względu na to, że organ administracyjny, jakim jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przyznał sobie prawo do weryfikowania prawomocnych wyroków sądów, a tym tropem podąża organ, który jest zobowiązany do wykonania wyroku. Czy też jako rzecznik, co ja mam powiedzieć opiekunom osób z niepełnosprawnościami, którzy od 6 lat czekają na wykonanie wyroku dotyczącego świadczeń dla opiekunów. Wyroku, który jest absolutnie przyzwoity, porządny z punktu widzenia standardów konstytucyjnych, ale z jakichś powodów i z powodu tak naprawdę braku poczucia odpowiedzialności, braku tego, że nie można realnie przewidywać pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności, ten wyrok nie zostanie wykonany. I mogę się cieszyć, że tutaj Trybunał Sprawiedliwości, tak godnie reprezentowany, wydał wyrok w sprawie Toru Barow, ale zanim to się, i który mówi o skuteczności prawa, ale zanim to się przełoży na faktyczną skuteczność i efektywność tego prawa, no to będziemy mieli setki, tysiące osób, które są w sposób rzeczywisty pokrzywdzone. Także chciałbym powiedzieć, że wykładnia, różnego rodzaju wykładnie, ich stosowanie tak, ale pod warunkiem, że mamy do czynienia z poszanowaniem podstawowych zasad praworządności oraz niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Ja jeszcze chciałabym wrócić do tego pytania i skierować je do pana prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A co jeżeli to prawo jest stworzone w złej wierze? Jak sobie możemy z tym poradzić? Well, I'm speaking here for the Court of Justice of the European Union, and you will appreciate that I'm not pronouncing on domestic affairs of our member states. As I already said, that European Union law entails the what you call functional interpretation as its method. The reason, as I already said, is that very often the texts of union law, whether it be at the primary law level or the secondary law level, are not entirely unequivocal. And why is that so? All these texts are being negotiated between 28, 27 soon member states, between the Council and the European Parliament, whatever. So it's always the outcome of a compromise. Therefore, the judge must make the law work. And the limit is the limit of Chief Justice Marshall, Marbury versus Madison, 1803, in the United States Supreme Court. It is emphatically the province and the duty of the court to say what the law is. You cannot overstep that boundary. You spoke about boundaries, and we do not. And to make sure that we do not, we draw inspiration from the legal traditions common to the member states in order to define concepts and principles and rules which are maybe ill-worded or insufficiently clearly worded in the text we have to interpret, but which need to be interpreted uniformly so that the equality of member states and citizens of the Union be ensured everywhere. So the limit is in fact the line between law and politics. And at the risk of surprising you, it is always possible that an interpretation by the court of a norm be thereafter politically changed
through the right democratic procedures. That is constitutional structuralism. In a separation of powers context, when we interpret a regulation or a directive of the European Union, that's a legislative act, normally adopted since the Lisbon Treaty 10 years ago through the ordinary legislative procedure. If the legislator says, well, that interpretation is so far off of what we now legislatively want, the Commission can take a new legislative initiative. There might be new legislation. If we interpret a treaty, it is of course thinkable, although practically very difficult, that unanimously the member states change the treaty. However, again with one limit, the limit being what the German constitutional lawyers call the Ewigkeitsklausel. You could never derogate from the values of Article 2 of the Treaty on the European Union. Human dignity, freedom, democracy, respect for the rule of law, respect for fundamental rights in a society characterized by tolerance, pluralism, and solidarity. That concept is, of course, unalterable. And that's very important. I w ten sposób, proszę Państwa, możemy przejść do drugiego zagadnienia w naszym panelu, a mianowicie do osobliwości wykładni konstytucyjnej. O tych osobliwościach wykładni konstytucyjnej, ale nie chodzi tutaj tylko o wykładnię konstytucji, ale również innych aktów prawnych, takich jak traktaty europejskie, Karta Praw Podstawowych, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Czy te akty, zdaniem Państwa, którzy stosujecie te akty w swojej praktyce, bądź stosowaliście, czy one wymagają osobliwej interpretacji? Ta osobliwość polega na tym, że pytamy, czy stosujemy te same metody wykładni w specyficzny sposób, czy może stosujemy inne metody wykładni. Może obok tradycyjnych znajdują się jakieś szczególne metody, które pozwolą nam zinterpretować te akty, bo i konstrukcja tych aktów prawnych jest swoista. Pozwolę sobie tę część dyskusji rozpocząć od uwag pana pierwszego rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, pana profesora Szpunara. Dziękuję pani profesor. Mówiąc o wykładni konstytucyjnej, czy o wykładni uwzględniającej traktaty, akty wyższego rzędu, będę się odwoływał do uwzględniania ogólnych zasad prawa czy praw podstawowych. I to jest wielkie wyzwanie dla organów stosujących prawo. To znaczy my wszyscy wiemy, że tak powinniśmy czynić, ale musimy być niezwykle ostrożni i świadomi niebezpieczeństw tego wynikających. Jeżeli przyjrzeć się orzecznictwu naszego Trybunału, to ewentualne konflikty, które istniały w przeszłości pomiędzy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami konstytucyjnymi państw członkowskich, wynikały właśnie na tle praw podstawowych czy ogólnych zasad prawa. Dlatego, że tutaj istnieje niebezpieczeństwo, że właściwie można każde rozstrzygnięcie uzasadnić. Dlatego z tego powodu uzasadnienie i jakość tego uzasadnienia jest niezwykle istotna. W przeważającej ilości przypadków mamy do czynienia z koniecznością dokonania wyważenia praw podstawowych, zrównoważenia. To znaczy w każdym sporze teoretycznie każda strona może się powołać na jakiś przepis Karty Praw Podstawowych, Konstytucji, na ogólną zasadę prawa i musimy mieć dokładnie świadomość tego, jakie konsekwencje dla rozstrzygnięcia sporu będzie to miało. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na dwa niebezpieczeństwa. Przede wszystkim na niebezpieczeństwo pewnego, powiedziałbym, banalizowania praw podstawowych. Bo oczywiście w każdym sporze o prawa majątkowe można powołać się na ochronę własności, można powołać się na protokół pierwszy do Konwencji Praw Człowieka, na artykuł 16 Karty Praw Podstawowych, 17 Karty Praw Podstawowych,
Także nie w każdym postępowaniu taka konieczność istnieje. Dlatego ja bym powiedział tak, jeżeli stosując zwykłe przepisy, ustawodawstwo zwykłe, dochodzimy do rozstrzygnięcia, które jest aksjologicznie akceptowalne i nie budzi wątpliwości, nie ma potrzeby sięgania do konstytucji czy do praw podstawowych. Dopiero wówczas, kiedy rozstrzygnięcie na podstawie jasno brzmiących przepisów, tutaj wracam do poprzedniego tematu wykładni językowej, nasuwa pewne wątpliwości aksjologiczne, sięgamy do ogólnych zasad prawa czy do praw podstawowych. I o jeszcze jednej rzeczy chciałem zwrócić, na jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, mianowicie intencji. To już była mowa o tym poprzednio. To znaczy, stosując ogólne zasady prawa, prawa podstawowe, nie możemy wdać się w dyskusję, w spór, który pomija intencje i cel. Wiemy, że intencja, cel mają olbrzymie znaczenie w prawie karnym, ale także w prawie administracyjnym, w prawie cywilnym, w prawie konstytucyjnym, w prawie międzynarodowym. Więc jeżeli wykładnia funkcjonalna i wykładnia odwołująca się do wartości konstytucyjnych, do traktatów, do umów międzynarodowych pozwala nam uniknąć wdawanie się w tak zwany ping-pong argumentacyjny, czyli kłótnie o niewielkie sformułowania, mało znaczące, które zaciemniają obraz rzeczywistego sporu. To jest trochę tak jak dyskusja, pamiętam moje zajęcia z księdzem profesorem Sobańskim na uniwersytecie, który powiedział, że jeżeli chcemy się spierać na cytaty z Biblii, to możemy uzasadnić każdą tezę. Wykładnie odwołująca się do wartości konstytucyjnych, do traktatów pozwala nam na przywrócenie właściwych proporcji i dostrzeżenie, o co toczy się właściwa gra. I przykłady podane przez pana profesora Wyrzykowskiego, nie chcę się w tej chwili do tego odnosić, ale także w naszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości znajdziemy przykłady, gdzie widzimy sytuacje, w których ktoś powołuje nawet wartości konstytucyjne w złej wierze. Niedawny przykład, jeżeli mogę podać z naszego orzecznictwa, dotyczył sprawy, w której władze publiczne pewnego państwa chciały zastrzec dostęp do informacji. Chodziło o raporty wojskowe i nie były spełniane przesłanki ochrony dostępu do informacji niejawnej i organy państwa powołały się na ochronę własności intelektualnej, prawa autorskie, artykuł 17 karty, że ujawnienie tych materiałów przez media stanowiło naruszenie praw autorskich. Oczywiście było to poczynione w złej wierze, ale właśnie odwołanie do wartości konstytucyjnych pozwala nam na to, aby przywrócić to właściwe proporcje dla danego sporu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie rzeczniku. Pani profesor, bo pani profesor mówi, my też to mieliśmy w naszym orzecznictwie. Nie, to myśmy mieli to w sensie Polacy, żeśmy to mieli, dlatego że idea, żeby nie dać dostępu do informacji publicznej pod pretekstem, że chroni to prawo autorskie, to ja to dobrze znam i to znam z orzecznictwa. I to chyba tutaj na tej sali są osoby, które to jeszcze lepiej potrafiłyby wyłożyć, jak to było i jak było uzasadniane. Tam się nie odwołano do do złej wiary wnioskodawców, przepraszam, broniących, bo oni byli zaczepieni w tym postępowaniu administracyjnym, ale sąd udawał, zdaje się, o ile ja dobrze pamiętam, że wierzy w to, co akurat przyniosłe strony mu prezentują. I ta właśnie wiara polskich sądów w to, że co im się przynosi i deklaruje, jest, no jakby tu powiedzieć, jest pewnym problemem dla mnie przynajmniej w tej dyskusji. Dlatego, że jeżeli wobec tego główny tytuł dyskusji brzmi uzyskiwanie dobrego prawa, to jakoś tak myślmy, czy sprawiedliwego prawa, czy słusznego prawa, no jeszcze lepiej, słusznego prawa jeszcze lepiej. To wobec tego, jakby tu powiedzieć, ja bym sądziła, że, bo to tak właściwie na dwa pytania już odpowiadając, na dwie kwestie. Granicą jest rzeczywiście dobra wiara, no czyli to, co nam się prezentuje, to jest prawda czy nie. Przy czym złudzeniem polskich prawników powszechnym w akademii i w sądach jest to, że prawo, które jest konstrukcją normatywną, czyli mówi jak być powinno, że prawo robi to, co deklaruje.
I w związku z tym stąd mamy domniemania zaufania do prawa, domniemania legalności decyzji i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem prawo, jak każdy konstrukt społeczny, może być tak samo dobrze i bywa wykorzystywany w złej wierze. Tylko że prawnicy są wobec tego bezbronni, ponieważ wierzą, że prawo działa tak, jak zadeklarowano. I my to, czego w tej chwili doświadczamy i co dosyć boleśnie tutaj jest odbierane, o czym mi mówił i pan profesor Wyrzykowski, i mówił pan rzecznik Bodnar, to jest wynikiem naszej własnej naiwności trochę to. Bośmy źle nauczyli. Nauczyliśmy, że prawo ma działać tak, jak mówi. I w związku z tym, to co ja powiedziałam o tej celowości, o wykładni funkcjonalnej. Przecież jeżeli prawo ma być sprawiedliwe, słuszne czy dobre, to znaczy ma przede wszystkim działać. A jeżeli naszą bolączką jest, że prawo nie działa albo że działa tylko deklaratywnie, to jest problem. W związku z tym moja idea to nie jest figlarny bąmocik paprotki genderowej w tym akurat panelu, tylko to jest, proszę państwa, a pani moderator to moderuje, pani moderator pracuje, a ja ozdabiam. W związku z czym to jest, proszę państwa, bardzo gorzka refleksja nad tym, z czym my mamy do czynienia. A teraz jeszcze taka uwaga dotycząca tego ostatniego pytania. Jeżeli system prawny, bo pytanie brzmi tak, czy wykładnia konstytucyjna dotyczy tylko konstytucji, czy innych składników systemu? Otóż to jeżeli wobec tego mamy system wieloskładnikowy, no ja używam tego słowa multicentryczny, ale wieloskładnikowy, to proszę państwa, głównym problemem wykładni jest wykładnia sytuacji normy kolizyjne. Jak to pogodzić? I teraz, nie mamy miejsca i nie czas i nie miejsce tutaj nad tym się zastanawiać. Problemem, który nas w tej chwili nęka i akurat myślę, że to jest zadanie dla Akademii, która jest obficie zgromadzona tutaj na sali, to jest to, żeby wytłumaczyć, że przedmiot wykładni stwarza metodę wykładni. W związku z tym, jeżeli my mamy do czynienia na przykład z odpowiedzią, z dalszym ciągiem pytań prejudycjalnych, to trzeba pamiętać o tym, że Trybunał TSUE ustawia nam bramki slalomu. Ustawia przez to, że decyduje w wiążący sposób o tym, co jest prawem europejskim. Ale całą resztę, jak się obracać w tym slalomie, to musimy zrobić sami. W związku z tym wykładnia prawa działa w taki sposób, że nam wyznacza ta korelacja między tymi dwoma składnikami, dwiema instancjami orzekającymi TSUE i Sądem Krajowym, nam wyznacza teraz slalom, w obrębie którego ma się poruszać nasze prawo. I teraz, a jaką wykładnię wtedy wybierzemy, żeby się zmieścić w ścieżkach z tego salonu? To o tym świadczy wiedza i doświadczenie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan prezes Lenart o slalomie. Yes, I'm entirely on the line of Professor Lentowska. I think our court has interpreted the treaties on which the European Union is founded as an autonomous, self-sufficient and coherent system of norms, offering the constitutional structure of the European Union. And the European Union is a common governance structure, a common legal order for all the participating states and peoples. So the European Union is Polish, the European Union is Belgian, the European Union is Italian, and I can say it 28, unfortunately next month only 27 times. It's very important to see that the Union is not external to Poland. The Union is Poland. Poland is the Union. So it's a common constitutional framework which serves as the reference frame within which the Court of Justice makes European Union law work. Why? Because Article 19, already mentioned, Treaty on European Union, says that the Court is to uphold the law in interpreting and applying the treaty. That is to say the law, not just the mouthpiece of the written law, but to shape the law to the extent needed and warranted to make the Union as a common governance structure and a legal order work. That leads to a number of what I would call meta
constitutional principles, which are really the concretization of the values on which the Union is founded. And if you want an overview of them, you find them in the famous opinion 213 on the accession, for the time being non-accession, of the European Union to the European Convention on Human Rights. And the court names them. I'm not going to read them out all, but for instance, the principle of primacy, direct effect of union law in the domestic legal orders of the member states, the principle of mutual trust between the member states, sincere cooperation, and of course, mentioned expressly, the system of judicial protection of which the preliminary reference procedure provided in Article 267 TFEU is conceived, I quote, as the keystone. Adam Bodnar has already referred to it, and I fully agree with him. So in a way, you can't be a member of the European Union if you don't have independent, impartial courts operating in accordance with fair trial rules, upholding union law, if need be, contrary to national law, and leaving the national law out of application. What I'm now saying is absolutely bumping into an open door. I've been teaching that. I'm slightly younger than Professor Safian, but not all that much. I have also taught in Leuven for 35 years. And that was absolutely plowing common ground. It's self-evident everywhere. So being a member state of the European Union implies that we interpret the treaties, the Charter of Fundamental Rights, as the constitutional framework. And that's the term now used since the CETA opinion, the constitutional framework of the European Union. And that goes back to the very old Levert case, where for the first time the treaties were labeled as the constitutional charter on which the community, now the Union, is founded. Now, that has a knock-on effect. Take the case of the Portuguese judges, a case which we decided with not only Portugal in mind, as you may be well aware of. So in that case, we indeed said that the obligation of member states to provide for effective judicial protection in the fields covered by union law implies that all national courts which potentially deal with union law issues, and those are all the courts necessarily, they must meet the standards of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights. These courts need to be independent, impartial, and operate in accordance with fair trial rules. Why? Because that is the only guarantee that the primacy of union law will be upheld in that member state, that the direct effect will be upheld, that state liability for the harm or loss caused by non-compliance with union law will be enforced, that the fundamental rights of the charter will be enforced by the domestic courts when national authorities are implementing union law within the meaning of Article 51(1) of the charter, and so on and so forth. And of course, the whole idea of mutual recognition, whether it be in civil and commercial matters, the famous Brussels regulations, of which First Advocate General Spoonar is a great specialist, the European arrest warrant in criminal matters, all these instruments are based on mutual trust. But mutual trust is not blind trust. Mutual trust is a trust which must be deserved, which must be earned day after day by all the member states. Also by Belgium, by the Netherlands, by Luxembourg, by Portugal, but also by Poland, Hungary, the Baltic states, and so on, by everyone. And the member states have acceded to the Union on the premise of the common understanding that they're all, not only in lip service, but in actual practice, adhering to these values. That is the structural context within which our case law takes place. And those saying, yes, the court is doing judicial activism, they completely miss the point. This is within the limit which I was drawing between law and politics. This is plainly on the side of the law. It frames with, for the comparative constitutional lawyers among you, with what is called, especially in the US, constitutional structuralism. That is an interpretation
the specificity of constitutional interpretation. It's a constitutional interpretation of a particular provision or principle which takes into account the structure as a whole, how it should operate and work. That is the case law on the rule of law matters, on democracy, and this is not only relating to Poland. We have had cases about the independence of German prosecutors, whether they could be trusted as judicial authorities for emission of a European arrest warrant. We said no. We said no because they were not independent and not controlled by judicial review to the extent needed to qualify as a judicial authority to be trusted by the executing judicial authority. So also we should get away of the idea that this is a debate between one particular member state and the European Union. No, it's all the member states which are the European Union which together must meet that challenge. And that is the framework of our constitutional interpretation in this context. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. I to samo pytanie skieruję do pana profesora Wyrzykowskiego. Ja może odpowiem w czterech krokach. Po pierwsze, co to jest konstytucja polska? To są 243 artykuły plus orzecznictwo wszystkich sądów, plus wszystkie międzynarodowe umowy, które wiążą Rzeczpospolitą Polską, plus orzecznictwo wszystkich organów realizujących umowy międzynarodowe, plus w tej chwili już kilometry na półkach komentarzy, opinii, refleksji o systemie prawa. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że interpretacja wartości, zasad, reguł, norm polskiej konstytucji nie może przebiegać bez uwzględnienia owego międzynarodowego nie kontekstu, tylko zawartości w polskiej konstytucji całego dorobku współczesnego konstytucjonalizmu. Po pierwsze. Po drugie, kto jest interpretatorem konstytucji? Otóż my wszyscy, każda osoba tu obecna i każda osoba, która przyjdzie tutaj w następnych dniach, miesiącach i latach. Dlaczego? Dlatego, że nie możemy przyjąć koncepcji narzucanej nam, że jedynym interpretatorem konstytucji jest Trybunał Konstytucyjny, a co więcej, jeżeli Trybunał Konstytucyjny się wypowie, to my już nie mamy prawa dyskutować o zgodności lub niezgodności określonej normy prawnej z konstytucją. Co więcej, próbuje nam się odbierać prawo do własnego rozumienia norm konstytucyjnych. A co to oznacza? Ale to oznacza tylko tyle, że w zależności od statusu osoby, która dokonuje interpretacji konstytucji, skutek interpretacji jest zróżnicowany. Po trzecie, przedmiot konstytucji, to już mówiliśmy, ale ważne w interpretacji jest kontekst, w jakim następuje wykładnia konstytucji. A mamy stan, tym kontekstem jest w Polsce 9 stycznia 2020 roku stan bezprawia konstytucyjnego w sytuacji, w której do tego bezprawia doprowadziły konstytucyjne organy państwa. Parlament, prezydent, rząd i wszystkie inne podmioty, które inicjowały działania, które doprowadziły do tego stanu, w którym jesteśmy. I to jest pytanie, czym zatem się zajmujemy dzisiaj w Polsce. Czy interpretacją konstytucji, czy może interpretacją mechanizmu i skali deprawacji konstytucyjnej. I wreszcie to, co jest ważne, co chcę powiedzieć i na tym kończę. Otóż mam wrażenie, że my znajdujemy się na argumentacyjnym balu na Tytaniku.
Otóż problem polega na tym, że nie wiem, czy to można to, co się dzieje w zakresie interpretacji konstytucji, określić jako prymitywną subtelność wykładni, czy subtelny prymitywizm wykładni konstytucji. Ale jak sobie myślę, że sprawa zgodności z konstytucją, wyboru sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa, wyboru przez Sejm, jest uznana za zgodną z konstytucją, dlatego że w konstytucji nie jest wyraźnie powiedziane, kto wybiera sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zatem parlamentowi pozostawiona jest sfera dyskrecjonalnej decyzji. To ja myślę, że ta interpretacja wymaga interpretacji, bo to nie jest uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak ja słyszę, że akt mianowania przez prezydenta każdego sędziego sanuje wszelkie ewentualne nielegalności procedury, która doprowadziła do przedstawienia kandydatury prezydentowi, to ja myślę, że to już nieważne, jaki jest poziom konstytucyjnego zakłamania. Ale dla mnie jest ważne, już kończę, dla mnie jest ważne to, że to jest element mechanizmu zmiany paradygmatów. I jeżeli krok po kroku będziemy mieli do czynienia z tym procesem, no to pamiętajmy, co napisał Michel Houellebecq w swojej znakomitej książce Uległość. Niewiele nam trzeba, żeby być uległymi mimo oporu. I ostatnie zdanie. Mianowicie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ta dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa, czy ta dotycząca prerogatywy prezydenckiej, to jest próba stworzenia nowego, przepraszam bardzo, to jest próba stworzenia nowych zasad, nowych reguł, ale jestem przekonany, że te reguły to nie będą regule juris na kolumnach w Spiżu wytłoczone, na kolumnach Sądu Najwyższego. To nawet nie będą plakietki komemoracyjne przywieszone do płotu ogradzającego Sejm, czy do płotu ogranicującego Ministerstwo Sprawiedliwości, ani nawet nie będą to plakietki komemoracyjne przywieszane na drzwiach gabinetów profesorskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. I oddaję głos panu profesorowi Rzeplińskiemu. Dziękuję bardzo. Polski Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do interpretowania bezpośrednio tekstu Konstytucji i doprecyzowywania wobec tego tekstu. Zdarzyło się jedyna możliwość, a to jednocześnie nakłada obowiązek na Trybunał Konstytucyjny dokonania takiej interpretacji, jest spór kompetencyjny. W tym czasie, kiedy ja i większość obecnych tutaj sędziów w stanie spoczynku była sędziami, dwa razy Trybunał Konstytucyjny miał taką okazję, taką sposobność. Raz to był wniosek ówczesnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który wystąpił w swoisty sposób per procura za Krajową Radę Sądownictwa, która nie ma uprawnienia do przedkładania Trybunałowi Konstytucyjnemu kwestii do rozstrzygnięcia. Trybunał umorzył tę sprawę, przyjmując, że skoro w Konstytucji wśród podmiotów, organów konstytucyjnych
które mają tę kompetencję, żeby przedstawiać wnioski o kontrolę konstytucyjności prawa. Nie ma tam Krajowej Rady Sądownictwa, wobec tego taki wniosek musiał być umorzony. Moim zdaniem było to błędne rozstrzygnięcie, bo była to znakomita okazja. Wniosek poza tym był bardzo dobrze uzasadniony. Wzmocnienia pozycji i odpowiedzialności Krajowej Rady Sądownictwa na te sfery, w których Krajowa Rada Sądownictwa mogłaby również skutecznie podejmować działania na rzecz, poza tym, co jest już w Konstytucji, niezależności sądów, niezawisłości sędziów, ale również kwestie związane z jakością orzecznictwa. Ale w drugiej sprawie, którą przedłożył ówczesny premier, był to czas bardzo ostrego sporu politycznego między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Kancelarią Prezydenta. Było to pytanie popularnie nazywane w mediach wojna o stołek. Chodziło o to, kto będzie reprezentował, kto może reprezentować, kto reprezentuje Rzeczpospolitą Polską na posiedzeniach Rady Europejskiej. Jest na sali sędzia sprawozdawca, pan profesor Marian Grzybowski, który był autorem bardzo dobrego projektu rozstrzygnięcia, które Trybunał przyjął bez zdań odrębnych. I w zasadzie, oczywiście nie mam czasu, żeby mówić o tym rozstrzygnięciu, to, co stanowiło jakby dopełnienie w interpretacji przepisów regulujących kompetencje, pozycję ustrojową prezydenta w kontekście polityki zagranicznej oraz kompetencje prezesa Rady Ministrów także w kontekście polityki zagranicznej, ale tutaj był jeszcze dodatkowy element bardzo trudny, bo przecież Unia Europejska nie jest podmiotem zewnętrznym. Czy to jest polityka zagraniczna, czy to jest polityka europejska? Takiego terminu konstytucja nasza nie zna. I ostatecznie przyjęliśmy, że w tym zakresie Polska jako członek, państwo członkowskie Unii Europejskiej, która dobrowolnie przyjęła na siebie i jako swoisty ciężar, i jako swoiste wyzwanie, ale jednocześnie jako swoisty dar, acquis constitutionnel tego wielkiego projektu, który nazywał się najpierw Europejska Wspólnota Węgla i Stali, dzisiaj nazywa się Unią Europejską. I rozstrzygnięcie było bardzo proste i to jest ważne, żeby takie rozstrzygnięcia, które dopełniają konstytucję, tam gdzie tak naprawdę ta luka troszkę jest taka trudna do ustalenia, Trybunał po prostu stwierdził, że prezydent Rzeczpospolitej może wziąć udział w każdym posiedzeniu Rady Europejskiej, co oznacza, że premier wtedy już nie jedzie, ale pod jednym warunkiem, który wynika wprost z konstytucji, że musi uzgodnić stanowisko, które zaprezentuje w imieniu Rzeczpospolitej na posiedzeniu Rady wobec programu, który tam jest, stanowisko przygotowane przez rząd. To rozstrzygnięcie zostało przyjęte przez dwa ciężko walczące ze sobą obozy, dwóch samców alfa ścierających się po prostu do wiadomości. I to nie było koło ratunkowe, które Trybunał rzucił tym dwóm organom konstytucyjnym, najważniejszym organom władzy wykonawczej, ale po prostu to była racjonalna, dobrze przygotowana decyzja właśnie wykładnicza, która stwierdzała to, co było też niezbędne dla właściwego funkcjonowania całego systemu. Bywa też niestety w ciągu ostatnich już ponad 4 lat, że w Polsce ustawą zwykłą zmienia się konstytucję. Trybunał orzeka, to była akurat ta druga sprawa, o której chcę krótko wspomnieć,
z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaraz na początku kadencji Sejmu, Sejmu siódmej kadencji, gdzie Sejm uchwalił ustawę, trudno mi nazywać ustawą, akt, którym w złej wierze projektodawca przedkłada teksty projektu do parlamentu, gdzie nie ma żadnej debaty w parlamencie nad projektem ustawy, gdzie to zaczęło być akcentowane w orzecznictwie naszego Trybunału jeszcze przed kryzysem w 2015 roku. Częściowo to był wpływ bardzo takiego ważnego podejścia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, że jednym z podstawowych zadań w interpretacji prawa Sądu Konstytucyjnego jest ochrona praw mniejszości. W kontekście tworzenia prawa brak praw mniejszości w parlamencie, czyli opozycji. U nas praktycznie rzecz biorąc opozycja już w tej chwili nie istnieje, stąd mamy często kłopot z uznaniem, czy mamy do czynienia z ustawą Krajowej Radzie Sądownictwa, czy to jest po prostu akt polityczny, który ze względu na i motywację, i też przebieg procesu legislacyjnego jest prowadzony z obrazą jednej z podstawowych funkcji konstytucyjnej demokracji, gdzie właśnie mniejszość nie ma żadnego prawa i gdzie ścigamy się obecnie z Węgrami, kto szybciej uchwali ustawę od chwili przedłożenia jej projektu do przewodniczącego parlamentu. Włosi, przepraszam, Węgrzy mają tutaj jednak mistrzostwo olimpijskie, bo w ciągu, zdarzyło się uchwalić im ustawę w ciągu 12 minut od przedłożenia jej przez posła. Węgrzy, aby to było możliwe, wprowadzili zmianę do ich konstytucji, co nie było takie trudne, że już jeden poseł do Zgromadzenia Narodowego ma prawo przedstawić projekt ustawy. Chodziło oczywiście o anarchizację, kompletną anarchizację procesu ustawodawczego. I pytanie, czy wtedy mamy do czynienia z ustawą, jeżeli z taką obrazą dla wartości konstytucyjnych ustawa jest przyjęta. Tak się stało w Polsce. Zaraz na początku, i to wynikało wprost też z programu politycznego partii, która wygrała wówczas, już w projekcie konstytucji ze stycznia 2010 roku, dokładnie sprzed 10 lat, czytamy, że jeżeli ten projekt byłby uchwalony, w artykule 197 Krajowa Rada Sądownictwa oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kończą działalność z dniem wejścia w życie konstytucji. To był cel tej konstytucji. Podstawowy cel. Zniszczyć Krajową Radę Sądownictwa i zniszczyć to, co jest jedną z czterech podstawowych wolności politycznych. Wolność słowa i druku. Czyli zniszczyć Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Polsce stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Nic z postanowień tej ustawy nie jest poszanowane. Co zrobił Sejm? Uchwalił ustawę o Radzie Mediów Narodowych. To była ostatnia sprawa, którą można powiedzieć integralny Trybunał Konstytucyjny. Sygnatura tej sprawy jest K13/16. Zdołał rozstrzygnąć, tam sprawozdawcą był pan profesor, sędzia Marek Zubik. Stworzony został na mocy tej ustawy równoległy organ parakonstytucyjny, który uzyskał te same uprawnienia, które ma Krajowa Rada, ona w dalszym ciągu ma, bo ta ustawa nie została derogowana tą ustawą. Ona istnieje. Nie ma ani jednego przypadku, żeby to coś, co było Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, wypowiedziało się w sprawie wolności mediów.
w sprawie języka mediów. Ani razu nie wypowiedziałeś się to ciało w sprawie skandalu, jakim jest nieujawnienie wszystkich dokumentów związanych z wyborem, czy tak zwanym wyborem 15 panie, członków, sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. My nie mamy do tej pory informacji o tym, kto decyduje na przyszłe 30-40 lat, kto będzie w Polsce sędzią. Wśród tych 15 osób są osoby, które nigdy w żadnym państwie, nawet w PRL-u, nie mogłyby być członkiem takiego ciała jak Krajowa Rada Sądownictwa. Oczywiście ten wyrok nie został wykonany, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K13/16, a wyraźnie wskazywał, że został stworzony dublet instytucji konstytucyjnej, która została powołana do stania na straży wolności słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie rzeczniku. Dziękuję serdecznie. Ja może odniosę się jednym zdaniem do tego, co powiedział pan profesor Rzepliński. Ja nie wiem, czy dla nas jest pocieszające, że polski rekord to jest 12 godzin od przedłożenia projektu ustawy do podpisania przez... Tam było 12 minut, u nas 12 godzin, ale myślę, że to jest marne pocieszenie, że tyle zajęło przyjęcie ustawy. Mam na myśli nowelizację ustawy o IPN-ie i cały tryb legislacyjny, który był podporządkowany konferencji prasowej, która się miała odbyć na koniec dnia. Ja dosłownie trzy krótkie komentarze dotyczące karty, konwencji i konstytucji. Po pierwsze, jeżeli mówimy o wykładni konstytucyjnej, to myślę, że musimy się cieszyć jednak z tego, że Karta Praw Podstawowych jako dokument rangi konstytucyjnej jest regularnie stosowany, interpretowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomimo protokołu polsko-brytyjskiego, który formalnie wciąż obowiązuje, który nie stał się jakąkolwiek przeszkodą w tym zakresie i że tak naprawdę możemy korzystać już z bardzo szerokich interpretacji postanowień karty, co zostało dokonane przez Trybunał Sprawiedliwości oraz inne sądy europejskie. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o system Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo o tym nie było mowy, wydaje mi się, że to, co jest kłopotem, to jest nadmierne stosowanie zasady marginesu uznania w orzecznictwie, czyli uciekanie od rozstrzygnięcia problemu, a także nadmierne podejście, takie powiedziałbym ostrożne, jeżeli chodzi o interpretowanie, jakie krajowe środki odwoławcze powinny być wykorzystane, zanim się wniesie skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ jeżeli tutaj w ten sposób Trybunał chce niejako pomóc krajowemu systemowi w rozwinięciu środków odwoławczych, no to jednocześnie powoduje, że ta funkcja w postaci sprawiedliwości indywidualnej jest zakłócana. Także myślę, że warto, chciałbym, żeby po prostu to było wspomniane, jeżeli mówimy już o metodach wykładni, że są pewne metody, które powodują to, że trybunały oddają w pewnym sensie pole innym, w tym przypadku państwom stronom konwencji. I trzecia rzecz, jeżeli chodzi o wykładnię konstytucyjną, myślę, że bardzo ważna była uwaga pana profesora Wyrzykowskiego, że liczy się ten skutek. Tak, i no i w sytuacji kryzysu konstytucyjnego myślę, że wiele osób w Polsce ma wciąż nadzieję na wykładnię rozproszoną konstytucji, wykładnię dokonywaną przez sądy powszechne. No ale tutaj wracamy do tego, co mówiłem w pierwszej części, czyli kim jest sędzia i czy sędzia jest niezawisły, żeby tej wykładni rozproszonej dokonywać. I nawet także i oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że skutek dokonania wykładni w indywidualnych sprawach nie zastąpi skutku ogólnego, który jest wynikiem wyroków Trybunału Konstytucyjnego i opublikowania wyroków Trybunału. Wydaje mi się, że o tym warto w tym kontekście także pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To samo pytanie kierujemy do pana sędziego Romana Trzaskowskiego. Proszę państwa, taka krótka refleksja wstępna o relacji między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym. Pan profesor Rzepliński wspomniał o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Złapałem się na tym, że prawie zapomniałem o tym, że taki organ istnieje.
sądy powoli zaczynają zapominać o tym, że istnieje Trybunał Konstytucyjny. Z tego, wynika to z czystych danych, powiedziałbym, matematycznych, o ile w 2015 roku tych pytań prawnych kierowanych przez sądy powszechne do Trybunału było 100, bodajże 100 kilkadziesiąt, o tyle chyba w 2018 kilkanaście. Czyli nawet nie kilkanaście. 10 razy mniej. Sąd Najwyższy miał taką jedną przywarę, odkąd Trybunał Konstytucyjny obsadzony znakomitościami zaczął funkcjonować, że przynajmniej jeżeli chodzi o Izbę Cywilną, właściwie nigdy nie pytał Trybunału Konstytucyjnego wykładnie Konstytucji, ani nie pytał o zgodność norm ustawowych z Konstytucją. Chyba był jeden przypadek, jeżeli chodzi o Izbę Cywilną, w której Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie. To chyba było jakieś zgniłe jajo, przepraszam bardzo mówiąc wprost, podrzucone Trybunałowi, nie, szczegółów nie będę teraz referował. I teraz to taka szorstka przyjaźń między Trybunałem a sądem, która istniała już od samego początku, od wejścia w życie Konstytucji. I powiem, że swego czasu, jak próbowałem dociec, z czego to wynika, to oględnie mówiąc było jakiś rodzaj nieufności ze strony Sądu Najwyższego w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego. Co to oznaczało? To oczywiście oznaczało, że że Sąd Najwyższy powinien był wziąć sprawy wykładni Konstytucji w swoje ręce. Nie robi tego szczególnie intensywnie, nie robił tego dotychczas szczególnie intensywnie z prostej przyczyny, mianowicie pracuje zazwyczaj na kodeksach, czyli kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego, a więc na aktach prawnych, które mają swoją głęboką tradycję, które przeszły próbę czasu, które w zasadzie są sprawiedliwe, racjonalne, mają swoje zasady naczelne. Te zasady często pokrywają się z zasadami, które są wyrażone w Konstytucji, autonomia woli, bezpieczeństwo obrotu, zasada sprawiedliwości. Na tym pracujemy na co dzień. W związku z tym potrzeba wybiegania poza ten zwykły schemat interpretacyjny pojawiała się dotychczas stosunkowo rzadko. Kodeks cywilny chyba czterokrotnie uznany poszczególne przepisy za niezgodne z Konstytucją. Żaden z tych wyroków nie dotyczył jakichś klasycznych instytucji. Czyli krótko mówiąc, pracujemy na prawie sprawiedliwym i racjonalnym. Ale oczywiście to ma swoje granice. Sąd Najwyższy chyba już w 2000 roku czy w 2002 roku wyraźnie zaznaczył, że ma kompetencje do oceny zgodności z Konstytucją określonej normy ustawowej, niezależnie od abstrakcyjnej kontroli dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny i korzystał z tej możliwości. To nie jest czysto teoretyczna formuła. W 2003 bodajże roku czy drugim zapadło pierwsze orzeczenie, w którym w Izbie Cywilnej było to wykorzystane, w Izbie Pracy w szerszym zakresie. Ostatnio mieliśmy orzeczenie dotyczące, w 2016 bodajże roku, dotyczące, gdzie sąd po prostu zalecił pominięcie przepisów ustawy z 1936 roku o relacji między państwem polskim a z muzułmańskim związkiem religijnym, wskazując na to, że kolidują one z zasadą autonomii, niezależności związków gwarantowaną przez Konstytucję. Więc ten środek, który do tej pory był środkiem ekstraordynaryjnym, zawsze jednak w arsenale środków Sądu Najwyższego pozostawał. W dobie spadku zaufania do Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówią liczby, nie sądzę, żeby coś miało się zmienić, jeżeli chodzi o intensywność kierowania pytań. Przynajmniej do 2019 roku tak było. A co dalej? To sąd będzie orzekał we właściwym czasie. Mam nadzieję we właściwym składzie i we właściwej formie procesowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do najważniejszej części naszej uroczystości, czyli tak zwanej laudacji. Laudację na cześć naszego jubilata wygłosi pan prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor Kun Lenartz. Panie profesorze, zapraszam.
Dear Jubilarian, dear Marek, excellencies, fellow judges and academics, ladies and gentlemen, I am honored to have been invited to this venerable University of Warsaw to pay tribute to my friend and distinguished colleague, Professor Marek Safjan, on the occasion of his 70th birthday, which is very young by my standards. I would like to thank wholeheartedly the Faculty of Law and its dean, Professor Gyaro, as well as Professor Szczepanowska, Kozłowska, for this opportunity. The venue of this celebratory occasion was carefully chosen, as it is within this very university that Marek Safjan's academic path began with his doctoral thesis entitled The Institution of Foster Families in the Polish System of Childcare, and continued through his valued contributions as a professor, a director of the Civil Law Institute, and finally as vice rector. It thus seems entirely fitting that the Liber Amicorum, honoring decades of professional achievements and prepared by those who have had the privilege of working with Marek Safjan, would be presented to you within the walls of this university. University of Warsaw is, however, not the only institution in this city on which you, Marek, have left your mark. Indeed, for almost a decade, you significantly influenced the shaping of the Polish constitutional order as a judge and later as president of the Constitutional Tribunal, situated somewhat further along the Vistula River. The responsibility you bore was considerable, since, as you yourself have said, you were, together with your colleagues, often called upon to make the difficult moral choices raised by hard cases. In such cases, a judge must, like Dworkin's judge Hercules, evaluate a constitutional principle which may be inconsistent or contradictory in its content, or balance the values represented by conflicting principles or fundamental rights. And we discussed that just here in the panel. Your continuous commitment to upholding democracy and the rule of law was well captured in one of your numerous publications when you stated that, I quote, "The process of adjudication, interpretation, and application of the Constitution does not consist in shaping the law according to one's own vision of the world, but in the search for solutions that will comply as well as possible with the constitutional values and principles of which the judges are the slaves." These constitutional values and principles form part of our respective national constitutional traditions, which in turn constitute the bedrock on which the European Union is built. As Article 2 of the Treaty on European Union makes clear, the EU legal order is firmly rooted in the constitutional traditions that are common to its member states. It is not, therefore, in the least surprising that Marek Safjan's career path has taken him from modeling the Polish constitutional landscape to influencing the EU's legal order. That influence is seen in the numerous judgments written under his able guidance as reporting judge at the Court of Justice of the European Union, of which to date there are almost 250. They address a plethora of issues ranging from consumer protection to fundamental rights, constitutional law, private international law, the prohibition of discrimination, medical law, labor law, and I could go on if only time allowed.
His arrival in Luxembourg a decade ago enriched the court with a renowned academic, a distinguished judge, and a formidable expert in public and constitutional law, with a strong sense of solidarity and a particular penchant for delving into the meticulous analysis of technical areas of law that is characteristic of the work of a private lawyer. Beyond his indisputable legal excellence, Marek Safyan is also a cherished colleague who is valued by the members of the court for his sound legal thought and for his openness to the views of others. After 10 years of working side by side, I find it impossible to pay tribute to him, both as a person and as a jurist, without mentioning the values on which the European Union is founded, namely respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and human rights. These are the values which Marek Safyan has promoted both inside and outside the courtroom. It therefore seems only fitting that I pay tribute to him on this solemn occasion by recalling, necessarily in a very selective manner, given the richness of his work, certain of the judgments written under his guidance as reporting judge, which have contributed to building a pluralist and tolerant European society in which individuals enjoy equality, solidarity, and justice. Marek Safyan made an immediate impact on the court's jurisprudence. Only a few months after he took up his duties as an EU judge, he was designated reporting judge in the Brusselen case. This case required the court to provide a definition of a human embryo. What's a human embryo? No more, no less. See the example of what I just said? Undefined terms, because the legislation is as good as it gets. And the legislator saying if that ever leads to a problem, it will be for the court to decide. That's why courts say what the law is. So, definition of a human embryo for the purposes of determining the scope of the prohibition on the patentability of the use of such embryos for industrial and commercial purposes. Given his expertise in medical law and in the field of bioethics, as well as his strong constitutional law background, Marek Safyan was the logical choice to deal with this complex case. Addressing the very specific and at the same time highly delicate legal questions submitted to the court required multidisciplinary knowledge, good judgment, and an understanding of the social issues involved, which were, as you can imagine, considered to be divisive in many member states as well as between member states, each with its own traditions and value systems. In its judgment, the court held that the concept of human embryo had to be interpreted primarily in light of the dignity and integrity of the person, which is one of the fundamental values on which the EU is based. Bearing in mind the diverse views of the member states on the patentability of the use of human embryos in biotechnological inventions, the court concluded that the concept at issue should be understood broadly to include any cells capable of commencing the process of development into a human being. That judgment and the ruling in a follow-up case, International Stem Cell Corporation, in which Marek Safyan also acted as reporting judge, highlight the difficulties faced by the court where it is called upon to perform the challenging task of defining concepts of a moral and even philosophical nature when there is no social and legislative consensus among the member states. In such cases, the court pays due regard to the limits to its competence as circumscribed by the specific provision that it is invited to interpret. The court also takes into account the various and sometimes conflicting values and principles applicable,
such as respect for human dignity and the pluralism of the societies that make up the European Union. It is in handling such cases, which are both extremely technical and very sensitive, that Marek Safjan's wisdom and experience are of particular value to the court. The arrival of Marek Safjan at the court also broadly coincided with an important moment in the constitutionalization of the EU's legal order. Only a few weeks after he joined the court, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, that is the EU's first fully fledged catalogue of fundamental rights, entered into force. Marek Safjan made an important contribution to the shaping of its scope and effects in two seminal judgments for which he was the reporting judge. In the well-known Åkerberg-Franzen case, the court was called upon to clarify the meaning of Article 51, first paragraph of the Charter, which states that the Charter only applies to the member states, I quote, when they are implementing union law. The court emphasized that the fundamental rights guaranteed by the Charter must be complied with where national legislation falls within the scope of EU law, so that situations cannot exist which are covered by EU law without the fundamental rights inherent in EU law being applicable. In view of the facts of the disputes in the main proceedings, the court explained that the member state is implementing EU law when it adopts, in the absence of harmonization at EU level, legislation providing for tax penalties and criminal proceedings for tax evasion in order to meet obligations under EU law, whose aim is to protect the EU's financial interests. The court thus delimited the scope of application of the Charter, which, like a shadow, follows that of EU law itself. Now, as you all know, that judgment was initially very much criticized in several member states, and particularly in the German scholarly writings and in the jurisprudence of the first Senate of the Constitutional Court in Karlsruhe. Now, sometimes you have to let time do its work. On the 6th of November 2019, which is exactly 2 months ago, there are two related judgments of that same first Senate, but now with a different personal composition than 7 years ago, which adopts exactly the Marek Safjan line of reading Article 51.1 of the Charter, saying that when a field is covered by union law, entirely covered, not leaving any margin for further determination by the member states, then the Bundesverfassungsgericht, like the Austrian Constitutional Court, will apply the Charter of Fundamental Rights directly as the standard of review for fundamental rights. That is, of course, a very welcome development and a development which was initiated by this Åkerberg-Franzen holding. And they add, if ever there should be a doubt about the interpretation of the Charter, we will refer to the Court of Justice. That's Article 267 TFEU. So this is, sometimes you have to sow the seeds and then you can thereafter harvest 7 years later. But that is a very good investment and we owe it to the jubilarian guiding our court. Moreover, the Åkerberg-Franzen case does not mean that when the Charter is applicable, that there is no room for national diversity. There as well, that judgment has indicated that when the field is not entirely covered by EU law and member states have a margin of appraisal while implementing, for instance, the directive or another rule of union law, then the national constitutional standards of fundamental rights apply, provided that they are at a minimum as protective as the Charter of Fundamental Rights and that they are also upholding the unity, the effectiveness of union law. Conversely, as I said,
when there is European legislative consensus as to a uniform level of protection of a particular fundamental right, that diversity is diminished or completely ruled out. An example of that is the Meloni judgment, also drafted by Marek Safian for the Grand Chamber of our court, a judgment delivered on the same day. So just as the Bundesverfassungsgericht on the 6th of November, Rechtsumvergessen 1, Rechtsumvergessen 2, in two related judgments has covered the two hypotheses, we did exactly the same on the 26th of February 2013. Die Åkerberg-Franse is rechtsumvergessen 1. Meloni is rechtsumvergessen 2. That is, there is full consensus at European level, and therefore the Bundesverfassungsgericht applies solely. And they even say in that judgment that the Anwendungsvorrang, that is the primacy of union law, means that the Charter of Fundamental Rights displaces as non-applicable the fundamental rights of the Grundgesetz. That's Rechtsumvergessen 2. So that's here Meloni. As you know, in that case, which is often badly understood, the court explained that the possibility provided for in the Charter to apply national standards of fundamental rights protection cannot go so far as to allow a member state to disapply EU legal rules which express a consensus reached by all the member states on the scope of a given fundamental right which fully complies with the Charter. You know, in that case, what it was about. It was the execution of a European arrest warrant, so as to have the person concerned serve a prison sentence in the issuing member state, but the prison sentence was pronounced in absentia. But the conditions of the framework decision were fulfilled. The person knew the place and the time of the proceedings and was represented at all stages of the proceedings by a lawyer of his trust. I say his because it was a man in this case. And according to the framework decision, that suffices to irrebuttably presume that the person knowingly and willingly has not attended in person the proceedings. That is fully in compliance with the Strasbourg case law, with the constitutional traditions common to the member states, but Spain was the odd one case out. So the court said to Spain, no, the principle of mutual recognition, based on this common understanding of the balancing of the fundamental rights involved, should be complied with by everyone, otherwise the system of mutual recognition breaks apart. And Spain complied, the Constitutional Court applied our judgment, and they now apply their requirement for a new trial only outside, for extraditions outside the European Union. Now, mutual trust, as I said, is the basis of this understanding in Meloni, but as a constitutional principle, mutual trust in a European Union based on shared values cannot be equated with blind trust. That is what we learned in the judgment Aranjosi and Calderaro, again bearing Marek Safian's signature as reporting judge. In this important ruling, the court made clear that it has to be, that trust has to be earned through effective compliance with fundamental rights standards by all the member states. And we also mentioned that already in the debate which took place. So this means that the operation of the principle of mutual trust may be limited in certain exceptional circumstances, such as, for example, when the execution of a European arrest warrant is liable to give rise to breaches of the prohibition on torture or inhuman treatment, which is enshrined in Article 4 of the Charter. Such exceptional limitations must be clearly circumscribed. They must say to the issuing member state, in the present stage, your prison conditions in this example are so insufficient that they lead to inhuman or degrading treatment. That does not mean that that member state is now forever excluded from mutual trust. It is to be read as an incentive for that member state to work harder to
to be worthy of the mutual trust of all the other member states. And that is, I think, the perspective which we also discussed when we refer to the Portuguese judges case. It's every member state having to do its homework to be in compliance with the values of the Article 2, with the Charter, in order to be able to count on the mutual trust of all other member states. Building upon Aranjosi and Caldararo, the Grand Chamber of the Court recently issued the Dorobantu judgment, again under Marek Safian's guidance, as the reporting judge. In this case, a German judge turned to the court for assistance on a series of detailed questions relating to the extent and scope of the review of the detention conditions in the issuing member state by the executing judicial authority. These questions were raised in the context of determining the existence of a real risk of inhuman or degrading treatment within the meaning of Article 4 of the Charter, for the purpose of deciding on the surrender of an individual concerned, the individual concerned by a European arrest warrant, to the issuing member states. Besides providing further clarification on the operation of the European arrest warrant system and the exceptional circumstances in which mutual trust between member states can, or more accurately, must be limited, the Dorobantu judgment is also important methodologically. And here you see the methodological skills of Marek Safian. Indeed, the judgment highlights, through its drafting, the court's primary task in a preliminary ruling, that of ensuring the coherence and the unity of EU law through the court's interpretation. Whilst the Court of Justice, in exercising its interpretative role, naturally takes into account the factual and legal framework of the dispute in the main proceedings, it is not, however, competent to apply the EU norm that it must interpret to the case at hand. The task of applying EU law belongs to national judges alone, and that is why national judges are the judges of general jurisdiction of EU law. It's the national courts applying and enforcing EU law. Our court only comes in as a help desk, in ICT terms, of interpretation. And there its role stops. And then the matter goes back to the national courts. That's why these national courts, as EU courts, must meet the standards of Article 19, independence, impartiality, fair trial rules, all what we discussed so far. That is precisely what the court did in the Dorobantu judgment. Faced with very specific questions on detention conditions that potentially infringed the prohibition of Article 4 of the Charter, the Court of Justice opted for a helicopter view on the issue and laid out a set of criteria that are relevant for determining whether the prohibition on inhuman or degrading treatment provided for in that provision has been infringed in a given situation. Its interpretation of of Article 4 of the Charter thus constitutes the basis for the referring court, and for that matter for any other court in whatever member state, to apply these criteria to the matter at hand and to determine whether the executing court may or may not execute the European arrest warrant. The drafting of such judgments requires a keen analytical mind and considerable judicial experience, qualities that Marek Safian possesses in abundance. Those constitutionally significant judgments, for which the court is deeply grateful to Marek Safian, lie at the heart of the court's efforts to strike a balance between the principle of mutual trust and the protection of fundamental rights, clarifying that neither is, in all circumstances, absolute. Before I close, I would like to mention two last judgments for which Marek Safian was the reporting judge, since they highlight another of his fields of expertise,
private international law. In E-Date Advertising in Martinez, the court was asked to determine in which member state a person who considers that his or her personality rights have been infringed by content published on the internet could bring an action for damages. The court ruled that under the Brussels I regulation, such a person has the option of bringing an action either in the member state in which the publisher of that content is established, that's sort of the classical rule on the choice of the forum, or in the member state in which the center of his or her interests is based, and that is new. Further, instead of bringing a single action for liability in respect of all the damage caused, the person concerned may also bring individual actions in each member state in whose territory content placed online is or has been accessible. But in that case, the court sees to have jurisdiction only in respect of the damage caused on the territory of that member state. The court further built on that case law with Marek Safian once again serving as reporting judge in a case called Bolak-Söplitsingen and Ilsian in the context of an action brought by a legal person this time, claiming that its personality rights had been infringed by the publication of incorrect information concerning it on the internet and by a failure to remove comments relating to it, the court held in particular that such a person can bring an action for rectification of that information, removal of those comments, and compensation in respect of all the damage sustained before the courts of the member states in which that legal person has its interests, the center of its interests located. Those judgments are fine examples of Marek Safian's excellent work in the highly technical yet vitally important field of private international law, and I salute his deep knowledge of that complex area. It is time for me to conclude. Marek Safian once wrote that, and I quote, "The idea of diversity is beautiful and at the same time very appealing because it allows us, at least theoretically, to combine completely different components. On the one hand, the concept of a more and more integrated European space of law, and on the other hand, the national and constitutional identity of each member state. In striking that fragile balance, the Court of Justice of the European Union benefits from the invaluable contributions made by the judges from all the EU member states, bringing to our deliberations on an equal footing their individual experiences and diverse constitutional and legal traditions. They thus contribute to the European project in the spirit of solidarity and tolerance, and they do so with the EU's motto, United in Diversity in Mind. One of the most quintessentially European facets of that diversity is the linguistic richness of our union. And that is why I would like to conclude this address by wholeheartedly wishing Marek Safian sto lat. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu profesora Macieja Kalińskiego, szefa Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji tutejszego Uniwersytetu. Macieju, zapraszam. Dziękuję bardzo, pani profesor. Szanowni państwo, profesor Marek Safian bardzo zasłużył się nauce prawa. Zasługi te jako wynik jego pracy i sprawności intelektualnej przetrwają ludzki żywot wszystkich tu obecnych. W swojej pracy naukowej
Jubilat podejmował często zagadnienia zupełnie nowe, których nie jest wiele. Dzięki temu jego osiągnięcia wpisały się w nurt odkryć prawniczych, co dla uczonego cywilisty stanowi szczyt możliwości. Odkryć przekraczających granice konkretnego porządku prawnego, z czym na co dzień nie mamy do czynienia w stosowaniu prawa cywilnego. Są to problemy uniwersalne, o czym najlepiej świadczy potrzeba i możliwość ich kompleksowej analizy, dokonywanej przez jubilata z użyciem argumentacji wypracowanej w obcych jurysdykcjach. Nowość, która domaga się stworzenia konstrukcji, wymaga bowiem operowania instrumentarium nieraz zupełnie podstawowym, a przez to uniwersalnym. Stanowi jednak zarazem wyzwanie warsztatowe, wymagające zwłaszcza w dawniejszych czasach gigantycznej pracy w zakresie zebrania źródeł z zagranicznej judykatury i jurysprudencji. Pierwszym zespołem problemów tego rodzaju w twórczości jubilata są zagadnienia prawne związane z ludzką prokreacją. Postęp technologiczny zrodził kierowane pod adresem prawników pytania o granice legalnej ingerencji w tym zakresie w dobra osobiste człowieka oraz o odpowiedzialność związaną z przekraczaniem tych granic. Kwestie te jubilat poddał wnikliwej analizie, wskazując prawidłowe dogmatycznie rozwiązania problemów wrongful life i wrongful birth na 15 lat przed ich pojawieniem się na wokandzie Sądu Najwyższego. Była to analiza trafna, bo oparta na solidnych fundamentach cywilistycznych, negliżujących argumentację pozaprawną. Można jedynie żałować, że nie zawsze Sąd Najwyższy odnosił się do poglądów jubilata, bo działo się to z uszczerbkiem dla uzasadnienia orzeczeń. Następnie wskazać należy opracowanie podwalin doktrynalnych ustawy o zawodzie lekarza w zakresie dotyczącym autonomii i ochrony jednostki, to znaczy kwestii zgody na interwencję medyczną, odpowiedzialności związanej z jej przekroczeniem, tajemnicy lekarskiej, a wreszcie eksperymentów i diagnostyki genetycznej. Ustawa ta była tworzywem trudnym, bo bardzo niespójnym. Jubilat podjął próbę wykładni w taki sposób, aby te niespójności zniwelować i z próby tej wyszedł niewątpliwie zwycięsko, mając zawsze na względzie jako kierunkową ochronę jednostki, o której wspomniał przed chwilą pan profesor Lenartz. Monografia pod tytułem Ochrona praw jednostki, a dylematy współczesnej medycyny stanowi wyraz zainteresowania dobrami osobistymi, do którego jubilat wielokrotnie powraca, także na poziomie konstytucyjnym. Książka ta wraz z opracowaniami dotyczącymi prokreacji zapewniły mu pozycję niekwestionowanego autorytetu w zakresie prawa medycznego i prawnych rozwiązań problemów bioetycznych. Dowodem tego jest między innymi objęcie redakcji systemu prawa medycznego. Trzeci filar twórczości jubilata to odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej. Zajmował się nią jeszcze w pierwszej połowie lat 90., gdy polskie prawo operowało konstrukcjami odziedziczonymi po okresie władzy ludowej. Były to regulacje nieprzystające do wymagań państwa demokratycznego. Źródło inspiracji stanowiły wobec tego dla jubilata rekomendacje Rady Europy zmuszające do odrzucenia przesłanki winy funkcjonariusza, wokół której narosło wiele mitów i nieporozumień. Wejście w życie nowej konstytucji z jej rezygnacją z kryterium winy dało asumpt do takiej wykładni kodeksu cywilnego,
która rozszerzała odpowiedzialność władzy publicznej względem jednostek w zakresie imperium. Ukoronowaniem tej linii był wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany pod przewodnictwem jubilata. Niedługo potem doszło do istotnej nowelizacji kodeksu, a pierwszym kompleksowym jej opracowaniem znowu stała się monografia autorstwa jubilata. Wyrażone w niej poglądy mimo upływu lat są nadal w pełni aktualne. Stanowią także istotną bazę do rozwoju doktryny. Wiele osób tu obecnych, które pisały na ten temat, czerpało z tej monografii i czerpie nadal. Wcześniejsze zainteresowanie dobrami osobistymi dało jubilatowi dobre przygotowanie do podjęcia problematyki praw podstawowych. Sprzyja temu oczywiście także pełnienie funkcji sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o czym mówił mój przedmówca. W swoich opracowaniach pan profesor Safian rozwinął koncepcję oddziaływania praw podstawowych na prawo prywatne. Zupełnie jest to koncepcja nowa w polskiej cywilistyce, szczególnie gdy chodzi o efekt horyzontalny. W nurcie tym mieszczą się także opracowania dotyczące granic prawa prywatnego. Ale do tego nie ograniczają się horyzonty naukowe jubilata w zakresie prawa europejskiego sensu lato. Gdy Polska przystąpiła do Rady Europy, był on spiritus rector opracowań dotyczących standardów prawnych w bardzo różnych dziedzinach. Towarzyszyła mu przy tym ustawicznie idea wspólnoty wartości gruntującej projekty europejskie. Nie sposób nie wspomnieć tu również o podręczniku prawa europejskiego, który stanowi dowód pogłębionej i obszernej wiedzy jubilata. Aktywność w roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego w pierwszym okresie obowiązywania Konstytucji z 1997 roku skierowała zainteresowania naukowe jubilata także ku prawu konstytucyjnemu. W nurcie tym mieszczą się jego liczne, wspomniane już wypowiedzi dotyczące odpowiedzialności władzy publicznej za akty imperium, ale także członkostwa Polski w Unii Europejskiej, szeroko rozumianych skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, sięgających aż do roli pozytywnego ustawodawcy czy uprzywilejowania wyrównawczego. Zaliczyć tu również należy przewodnią rolę w stworzeniu obszernego komentarza do polskiej konstytucji, który nie tak dawno się ukazał. Wymienione obszary aktywności naukowej pana profesora Safiana nie pozostały bez wpływu na ogólną refleksję o prawie i wartościach najbardziej fundamentalnych, do których niewątpliwie należy autonomia człowieka. Wielu z nas pamięta wspaniały wykład jubilata wygłoszony w ramach wykładów rektorskich w 2003 roku poświęcony tej tematyce. Gdy chodzi o ogólną refleksję o prawie, jubilat hołduje koncepcji minimalistycznej. Rolą prawa nie jest sankcjonowanie przymusem państwowym norm moralnych w kierunku doskonalenia relacji międzyludzkich, a jedynie porządkowanie tych relacji. Moralny wymiar obowiązku traci bowiem ten charakter, gdy umacnia go przymus. Prawo nie może wkraczać ponad miarę w sferę autonomii człowieka. Ma być systemem subsydiarnym, stosowanym tam, gdzie jest to naprawdę niezbędne, ograniczając przecież wolność. Prawo zatem zapewnia aksjologiczne minimum, a nie medium czy maksimum. Minimum to obejmuje jednak zawsze poszanowanie dla jednostki ludzkiej. Jubilat zasłużył się nie tylko nauce prawa, ale i Uniwersytetowi Warszawskiemu, dla którego jest wielką chlubą.
Jego zajęcia dydaktyczne zawsze cieszyły się dużym powodzeniem. Styl seminariów jako jądra życia uniwersyteckiego, co mówię z autopsji, był szczególny. Nigdy nie narzucały uczestnikom własnego punktu widzenia prowadzącego. Stawiał on głównie pytania i porządkował argumenty, ucząc przede wszystkim sposobu myślenia prawniczego, a dopiero niejako przy okazji rozwiązując konkretne problemy. Jubilat nie uchylał się także od pracy organizacyjnej, poświęcając swój czas i talenty najpierw Instytutowi Prawa Cywilnego jako jego dyrektor, a później całemu uniwersytetowi, którego był prorektorem. W tej funkcji dał się poznać całej społeczności uczelnianej jako uczony o bardzo szerokich horyzontach. Obyśmy mieli więcej takich profesorów. Zabranie głosu panią docent Małgorzatę Modrzejewską w imieniu przyjaciół profesora Safiana. Szanowny i kochany jubilacie, szanowni państwo, ladies and gentlemen, madames, monsieur. Pozwolą państwo, że odejdę w swoim wystąpieniu od sylwetki formalnej dzisiejszego jubilata. O tym obficie dzisiaj mówiono, choć na pewno niewyczerpująco. Mam także nadzieję, że to, o czym będę mówiła, w żaden sposób nie naruszy sfery intymnej, osobistej profesora Marka Safiana. Pozwolę sobie jedynie, mówiąc obrazowo, zdjąć z niego togę, odłożyć obficie wypełnioną teczkę i zgubić tropy licznych asystentów, sekretarek, dziennikarzy i wielu innych, którzy koniecznie, bezwzględnie i natychmiast muszą z nim rozmawiać. Zdjęcie tego formalnego kostiumu pozwoli mi, mam nadzieję, opowiedzieć państwu o profesorze Marku Safianie takim, jakim go zna chyba niewiele osób. Chcę powiedzieć przede wszystkim państwu o tym, że pomimo tylu zaszczytnych funkcji, o których była tutaj mowa, które pełnił i pełni, tylu obowiązków i deficytu czasu, Marek był i jest wypróbowanym i niezawodnym przyjacielem. Znakomitym i cierpliwym interlokutorem, świetnym kompanem podróży, smakoszem poszukujących wyrafinowanych przysmaków kulinarnych i dobrych trunków. Chcę powiedzieć także państwu o tym, że Marek posiada niezwykłą właściwość kierowania się w swoim życiu swoistym instynktem, który pozwala mu na zachowanie fenomenalnej sprawności intelektualnej i fizycznej, co postaram się udowodnić na kilku przykładach. Otóż proszę państwa, zacznijmy od ulubionego napoju dzisiejszego jubilata, czarnej kawie, espresso, od której zaczyna dzień i wielokrotnie w ciągu dnia pije. Okazuje się, że samo myślenie o tym napoju sprawia, że stajemy się bardziej uważni i skoncentrowani. Tak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Toronto. Uczestnicy tego eksperymentu na sam widok filiżanki kawy myśleli bardziej konkretnie i precyzyjnie, a dystans czasowy neuroprzekaźników ulegał znacznemu skróceniu. Stymulantem, który dodatkowo podkręca mózg, to znaczy usprawnia jego zdolności poznawcze, jest zawarta w kawie kofeina, która poprawia koncentrację, odpędza sen, zwiększa produktywność i szybkość reakcji na bodźce. Profesor Marek Safian odżywia się niezwykle racjonalnie. Żona Marka, Dorota, prowadzi bardzo zdrową i smaczną kuchnię. W restauracji Marek bardzo skrupulatnie wybiera potrawy, ma swoje preferencje i nawyki. Chętnie też eksperymentuje, jeżeli ma okazję popróbować dań egzotycznych lub niszowych. Bardzo słusznie. Okazuje się bowiem, że przewód pokarmowy to nasz drugi mózg.
W samych tylko jelitach znajduje się 100 tysięcy milionów komórek nerwowych. Jelitowe neurony potrafią wytwarzać liczne neuroprzekaźniki, takie jak dopamina czy serotonina. Ich działanie wpływa istotnie na nasz nastrój, emocje i zachowanie. Niedobór serotoniny może wywołać apatię, depresję oraz zaburzenia snu. Badania wykazały, że produkcja tego neuroprzekaźnika w mózgu uzależniona od ilości tryptofanu w diecie. A źródłem tego aminokwasu są m.in. migdały, orzechy, płatki owsiane i miód, a więc te ulubione przez Marka. Wiele produktów, które Marek codziennie je, zawiera też substancje o działaniu lekko narkotycznym. W warzywach, takich jak ziemniaki, proszę Państwa, pomidory, bakłażany, można znaleźć solaninę i alfa-hakoninę. Substancje te zwiększają siłę działania neuroprzekaźników zwanych acetylocholinami. Związane jest to m.in. z naszą zdolnością do zapamiętywania informacji, mówi profesor Gary Wang, psycholog z Ohio State University. Specjalista od wpływu jedzenia na myślenie. Tacy specjaliści też są. Nasiona roślin strączkowych, na przykład bobu, zawierają lewodopę, w której powstaje dopamina związana z przyjemnymi doznaniami. W czekoladzie, słodycze to wyjątkowa słabość Marka, znajduje się m.in. fenetylamina. Działa podobnie jak amfetamina i anandamid. Jest jednym ze składników marihuany. Zdaniem profesora Wenka wszystkie te produkty po zjedzeniu mogą nas wprowadzić w ekscytację lub błogi nastrój. Z prowadzonych badań płynie też sugestia, że na przykład sędziowie powinni wyjątkowo uważać na dietę. Zjedzenie czekolady sprawia bowiem, że patrzymy na innych przychylnie. Produkty ostre w smaku skłaniają do ferowania surowych wyroków. Słodkie zaś sprawiają, że jesteśmy bardziej wyrozumiali. Dzisiejszy jubilat lubi dobre trunki. Dobre wino, koniak. Wybiera najczęściej te, które zna, które są sprawdzone. Czasami eksperymentuje. Ma wtedy jeden podstawowy wyznacznik. Wino, zwłaszcza francuskie, nie może być za tanie. I cóż się okazuje? W teście przeprowadzonym przez profesora Plasmana z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego osoby badane próbowały 5 rodzajów wina Cabernet Sauvignon, różniących się ceną od 10 do 90 dolarów za butelkę. Ale do badania zamiast 5 zostały wzięte tylko 3 trunki. To samo wino pojawiło się w badaniu co najmniej 2 razy, tylko że pod różnymi etykietami. Raz jako tańszy, a raz jako droższy trunek. Próbujący zawsze preferowali wino droższe, twierdząc, że to za 90 dolarów smakuje im lepiej niż to za 10. Potwierdziło to badanie rezonansem magnetycznym. Im droższe było wino, tym bardziej aktywowała się kora około oczodołowa, odpowiedzialna za postrzeganie przyjemnych rzeczy. Badani nie tylko myśleli, że droższe wino smakuje lepiej, ono faktycznie im lepiej smakowało. Marek bardzo dba o aktywność fizyczną. Codziennie chodzi na długie spacery, najczęściej po lesie. Jeździ na rowerze, regularnie chodzi na basen, latem pływa w morzu, nawet zimnym bałtyckim. Zimą jeździ czasami na nartach. I tak trzymać, panie profesorze. Współczesna nauka alarmuje bowiem. Aktywność fizyczna, odnowienie kontaktu z przyrodą ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia. Obcowanie z naturą wzmacnia odporność, wyostrza zmysły i inteligencję. Poprawia zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Dobrze wpływa na relacje społeczne. Przyszłość będzie należeć do tych, którzy zrozumieją, że świat wirtualny należy zharmonizować z przyrodniczym. Info Blitzkrieg to jedno z chwytliwych pojęć ukutych przez zwolenników ekoterapii. Bombardowanie milionami bitów elektronicznych informacji prowadzi do stanu świadomości, który naukowcy nazywają trwałą, niepełną uwagą. Dzisiejszy jubilat w chwilach relaksu lubi słuchać muzyki. I to nie tylko, i może nawet nie przede wszystkim muzyki poważnej, ale tradycyjnego jazzu, standardów muzyki światowej i pop music, zwłaszcza z lat 60. i 70. Ulubioną piosenką profesora jest Jambalaya. I to najchętniej w wykonaniu Brandy Lee. Uczeni przekonują,
że muzyka kojąco wpływa na organizm człowieka, pozwalając wyciszyć się i zrelaksować. Może obniżyć tętno i spowolnić oddech. Będziemy więc spokojni i łatwiej zaśniemy. To efekt konkretnych reakcji chemicznych, które przebiegają w mózgu pod wpływem właśnie tejże muzyki. Przede wszystkim muzyka obniża poziom noradrenaliny, hormonu, którego zadaniem jest mobilizowanie mózgu i ciała do działania. Dzięki temu organizm z trybu czuwania i pobudzenia przechodzi w tryb uśpienia. Muzyka przy tym nie powinna być za cicha, bo to może irytować i zmuszać do wytężania słuchu, ani za głośna, bo wywoła efekt przeciwny. Słuchanie muzyki jest w stanie zmienić funkcjonowanie mózgu w identycznym stopniu jak medytacja, przekonuje Gabe Turow ze Stanford University, który specjalizuje się między innymi w badaniu korzyści terapeutycznych płynących z muzyki. No tacy specjaliści już też są. I wreszcie, co bardzo ważne, urlop, wakacje, wypoczynek. Czy profesor Marek Safian umie odpoczywać? Czy rzeczywiście korzysta z dłuższych przerw pracy? Owszem, często wyjeżdża w tym celu za granicę. Lubi ciepłe kraje basenu Morza Śródziemnego. Ostatnio spotkać go można również w Juracie. Korzysta z plaży, robi wielokilometrowe spacery wzdłuż wybrzeża, pływa w zimnym Bałtyku. Często jednak przychodzi na plażę później niż inni albo schodzi z niej wcześniej, bo ma coś do zrobienia. Przy kawiarnianym stoliku często towarzyszy mu laptop. Co na to uczenie w piśmie? Otóż jak się okazuje, praca to nie miejsce, to stan umysłu. Chodzi o to, że gdziekolwiek byśmy byli i cokolwiek byśmy robili, jakikolwiek krajobraz roztaczałby się wokół nas, nasze głowy są w stanie pracy albo w stanie odpoczynku. Będąc na urlopie, nie mamy gwarancji, że użyjemy go zgodnie z przeznaczeniem, że pozwoli nam na to nasza głowa, której zalega częstokroć fundamentalna niezgoda na odpoczynek albo konieczność wykonania zaległych zobowiązań. Odpoczynek wydaje się wielu z nas stratą czasu, utratą punktów, porażką na własne życzenie w wyobrażonym wyścigu. Inni biegną, a ja mam stanąć? Nasze poczucie wartości, a nawet poczucie tożsamości znajduje się blisko bilansu osiągnięć. Przy takiej perspektywie odpoczynek jest sabotowaniem siebie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą i czy wie o tym dzisiejszy jubilat, że dziennie wchłaniamy około 34 gigabajtów danych. To odpowiednik 100 tysięcy słów. Nasze mózgi nie są przystosowane do radzenia sobie z tak intensywnym strumieniem bodźców. Badacze mówią wręcz o smogu informacyjnym przez analogię ze smogiem będącym produktem spalania byle czego, byle jak i byle gdzie. To, co dzwoni, co miga, co wibruje, co świeci, wydaje się wymagać od nas natychmiastowej odpowiedzi. Ale czy naprawdę musimy odebrać? Czy naprawdę musimy kliknąć? Czy naprawdę musimy odpisać w ciągu 5 minut? Stephen Covey w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania napisał, że nasza wolność leży między bodźcem a reakcją. Na tej wąskiej kładeczce mieści się nasz świadomy wybór. Punktem wyjścia jest świadomość tego wyboru. Mamy wybór i wbrew powtarzanej churalnie mantrze o braku czasu, mamy też czas. I my decydujemy, jak go spędzamy. A regeneracja, wyciszenie umysłu jest nam koniecznie potrzebne. Jak możemy to zrobić, Marku? Oto po pierwsze zmuszając się do wysiłku fizycznego. Po drugie zmieniając scenerię. Po trzecie wreszcie zastosować jakiś sposób na niemyślenie. To znaczy zatrzymać nieustanny jazgot myśli. Natalia De Barbaro, psycholog, mówi o ukrytym rytmie tego, co nas regeneruje. Bieganie, spacer szybkim, równym krokiem, szum morza, muzyka, medytacja, taniec, słuchanie deszczu. W tym wszystkim jest rytm, ale rytm bardziej pierwotny niż mechaniczne dźwięki powiadomień. Szanowni Państwo, dzisiejszy jubilat jest przesądny. Piątek 13, a zwłaszcza czarny kot przebiegający drogę, to dla niego prawdziwy koszmar. Z powodu kota potrafi przejechać okrężną drogą wiele kilometrów albo zrezygnować z dalszej marszruty.
Najbardziej spektakularne wyniki związane, poddane badaniom, były związane z piątkiem 13. Odnotowano rzeczywiście znaczący wzrost wypadków samochodowych w pechowe piątki. Czy jednak winna jest mordercza data? Otóż nie, stwierdzono, że winę ponosi siła naszej sugestii, że kierowcy w ten pechowy dzień są bardziej nerwowi, a przez to bardziej skłonni do popełniania błędów i wypadków. Może faktycznie wybrać tego dnia inny środek lokomocji. Może sprawdzić, czy nadal prześladuje nas urok pięknego czarnego kota. Profesor Marek Safian jest praktykującym katolikiem. Naukowcy zaobserwowali, że ludzie wierzący z reguły żyją dłużej i zdrowiej niż niewierzący. Po części może to wynikać z praktyk religijnych. Co prawda, badania naukowe nie wykazały jak dotąd, by modlitwy faktycznie pomagały wyzdrowieć. Jednak uczeni odkryli, że niektóre rytuały modlitewne mogą być korzystne dla zdrowia. Rytmiczne recytowanie formuł, takich jak różaniec czy mantra, spowolnia tempo oddychania. Prowadzi to między innymi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w podobny sposób jak inne ćwiczenia oddechowe, ogłosili autorzy pracy naukowej opublikowanej na łamach British Medical Journal. Z kolei islamska modlitwa zwana salat może łagodzić bóle dolnej części pleców. Pokłony będące częścią tego rytuału działają podobnie jak joga czy fizykoterapia, zmniejszając obciążenie kręgosłupa i poprawiając elastyczność stawów. Mając, proszę Państwa, możliwość obserwowania reakcji na osobę Marka w sytuacjach prywatnych, wakacyjnych, plażowych, w sklepie, restauracji, kawiarni, to muszę powiedzieć, że jest on zwykle bardzo dobrze rozpoznawalny. Reakcje spotykanych obcych osób są najczęściej bardzo przyjazne. Gratulują Markowi. Są wdzięczni za jego zaangażowanie w sprawy kraju. Wyrażają poparcie dla jego poglądów. Niekiedy reakcje są zabawne, bo niby wiadomo, że jest osobą pełniącą ważną i zaszczytną funkcję sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jest też osobą z krwi i kości, mającą takie same potrzeby i zachowującą się jak inni ludzie. Więc posłyszane czasami komentarze typu umie pływać, je lody, patrz, stoi w kolejce, o, je zapiekankę, są sympatyczne i budzą uśmiech. Bardzo zabawny jest też posłyszany przeze mnie dialog między dwoma młodymi dziewczynami, które zobaczyły Marka w kawiarni. Postaram się mniej więcej streścić ten dialog między nimi. Dziewczyna pierwsza. Patrz, to jakiś znany facet, widziałam go w telewizji. Dziewczyna druga. No ale kto to? Dziewczyna pierwsza. No dokładnie nie wiem, ale jakiś celebryta. Podejdźmy do niego. Dziewczyna druga. No tak podejdziemy i co? Przecież nie wiemy, kto to jest. Dziewczyna pierwsza. Ojej, masz problemy. Poprosimy o autograf. Dziewczyna druga. Ale na czym? Dziewczyna pierwsza. Mnożysz problemy. Może on ma coś do pisania? Dziewczyna druga. Ty, a jak to jest jakiś polityk? Dziewczyna pierwsza. Wygląda inteligentnie. Dziewczyna druga. Wzrusza ramionami. Dziewczyna pierwsza. Okej, poddaję się. Ty zawsze potrafisz wszystko zepsuć. Profesor Marek Safian jest osobą publiczną o wyrazistych poglądach politycznych i etycznych. Jest często, niestety, także narażony na obraźliwe komentarze, także fake newsy. Nie chcę dzisiaj analizować tego zjawiska. Moje wystąpienie miało być co do zasady łatwe i przyjemne, ale niech się stanie pretekstem do zacytowania niewielkiego fragmentu wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk, wygłoszonego w sztokholmskiej siedzibie Szwedzkiej Akademii 7 grudnia 2019 roku. Lecz nade wszystko żyjemy w świecie natłoku informacji sprzecznych ze sobą, wzajemnie się wykluczających, walczących na kły i pazury. Nasi przodkowie wierzyli, że dostęp do wiedzy przyniesie ludziom nie tylko szczęście, dobrobyt, zdrowie i bogactwo, ale stworzy społeczeństwo równe i sprawiedliwe. To, czego według nich brakowało światu, to była powszechna mądrość płynąca z wiedzy. Było to także marzenie o wiedzy dostępnej każdemu. Kiedy powstał internet, wydawało się, że idee te będą wreszcie mogły zrealizować się w sposób totalny. Spełnione marzenia jednak często nas rozczarowują.
okazało się, że nie jesteśmy w stanie unieść tego ogromu informacji, która zamiast jednoczyć, uogólniać i uwalniać, różnicuje, dzieli, zamyka w bańkach, tworzy wielość opowieści nieprzystających do siebie albo wręcz wrogich sobie, antagonizujących. Zamiast usłyszeć harmonię świata, usłyszeliśmy kakofonię dźwięków, szum nie do zniesienia, której rozpaczliwie próbujemy dosłuchać jakiejś najcichszej melodii, najsłabszego chociaż rytmu. Parafraza szekspirowskiego cytatu jak nigdy pasuje dzisiaj do tej kakofonicznej rzeczywistości. Internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku. Kategoria fake newsów i fake upów stawia nowe pytanie o to, czym jest fikcja. Czytelnicy, którzy wiele razy dali się oszukać, zdezinformować czy wyprowadzić w pole, nabierają powoli specyficznej, nerwicowej idiosynkrazji. Zalew obrazów, przemocy, głupoty, okrucieństwa, mowy nienawiści rozpaczliwie równoważone są przez wszelkie dobre wiadomości. Ale nie są one w stanie ujarzmić dojmującego wrażenia, które trudno jest nawet zwerbalizować. Coś jest ze światem nie tak. To poczucie, zarezerwowane kiedyś tylko dla neurotycznych poetów, dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem. Proszę Państwa, na koniec jeszcze cytat z Herodota z Halikarnasu. Takie przesłanie wydaje mi się bardzo a propos życia naszego dzisiejszego jubilata. Proszę posłuchać. Całe życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasję naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i w ten sposób Małgosia wprowadziła nas troszkę w życie prywatne pana profesora. A w to życie prywatne pana profesora, w to, jakim pan profesor jest człowiekiem, wprowadzi nas również jego księga jubileuszowa. Bo księga jubileuszowa pana profesora składa się w większości z tekstów poświęconych jemu samemu, refleksji nad jego osobą, nad jego twórczością, wspomnieniom. Księga jubileuszowa zebrała bardzo pokaźne grono autorów, ponieważ jest to ponad 100 osób, które napisały do księgi jubileuszowej i którym przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować za trud napisania, sprawdzenia, korespondowania ze mną, z wydawnictwem i jeszcze z innymi osobami. Ale przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu CH Beck, podziękować przede wszystkim panu prezesowi Wojciechowi Berwiczonkowi jako prezesowi CH Beck, który umożliwił nam wydanie tej niezwykłej księgi, niezwykłej tak jak niezwykły jest nasz jubilat. Chciałabym podziękować współpracownikom pana prezesa, panu mecenasie Jakubie Jacyno, który umożliwił nam tę współpracę, pani dyrektor Sypniewskiej Kozak, no i pani redaktor Joannie Ziemieckiej, którą na pewno większość z Państwa zna i wiedzą, że to była właściwie jedyna osoba, która mogła to dopiąć w tak krótkim czasie. Za to bardzo wydawnictwu CH Beck dziękuję, a jednocześnie chciałabym zaprosić w tym momencie pana prezesa Berwiczonka, pana dyrektora zarządzającego, bo proszę Państwa, nastąpił ten moment. Będziemy wręczać księgę.
I cóż, panie profesorze, zapraszam. Na to czekaliśmy cały dzień. Wielce szanowni państwo, dostojni goście, drodzy przyjaciele. Może rozpocznę od pewnych własnych refleksji na temat swojej aktywności, aktywności uniwersyteckiej, także związanej z Trybunałem Konstytucyjnym oraz obecnie z Trybunałem Sprawiedliwości. Takie krótkie wspomnienie. Otóż na zakończenie mojej kadencji w Trybunale Konstytucyjnym dostałem od współpracowników reprodukcję obrazu Jana Matejki Rejtan. Postawa Rejtana była mi zawsze bliska. Rejtan to polski Don Kichot. Gest Rejtana jest tak samo nieskuteczny czy bezużyteczny, jak gest Don Quixote. Rejtan w odruchu bezsilnej rozpaczy nie chciał wpuścić do sali, w której miał być podpisany pierwszy rozbiór Polski, króla i członków Senatu i Sejmu, aby zapobiec podpisaniu traktatu rozbiorowego. Na tym etapie był to już oczywiście tylko gest symboliczny. Zadaję sobie pytanie, czy taka analogia do mojej postawy jest bliska i przekonywująca. Nie jestem pewien, ale być może podobieństwo wynikało z tego, że miałem w swojej postawie zakodowany sprzeciw wobec tego, co budziło mój głęboki niepokój, w czym dostrzegałem jakąś wyraźną sprzeczność z moimi przekonaniami, wrażliwością, oglądem świata. To właśnie wirus niezgody, zaszczepiony w 1968 roku, u samych początków mojej kariery studenckiej, w czasie strajków studenckich na Uniwersytecie Warszawskim, powodowało uczucie bezradności, upokorzenia i wstydu. Tak było do 1980 roku. Potem wszystko się radykalnie zmieniło. Warto przywołać ten czas na Uniwersytecie Warszawskim, dzisiaj niestety zapomniany. Czas mający podwójne znaczenie. Jako pewne wydarzenie historyczne, ale też jako sposób funkcjonowania uniwersytetu, zakładający autentyzm dyskusji, atmosferę wolności i odwagi w wyrażaniu poglądów. Postawę Rejtana można było przekuć na czyn w tym okresie z biernego niemego oporu i gestu, przekształcić ją w działanie i prawdziwe zmienianie rzeczywistości. Pierwszy raz w życiu, z momentem wybuchu Festiwalu Solidarności w 1980 roku, przeżyłem autentyczne, zbiorowe doświadczenie odzyskania wolności. Doświadczenie mojego pokolenia. Nigdy nie zapomnę radości, przemawiania pełnym głosem i otwartego wyrażania poglądów. O wszystkim, co nas obchodziło, niepokoiło czy wzburzało. To był czas swoistego katarzis. Na uniwersytecie miało to szczególny wymiar, ponieważ z natury rzeczy nie istnieje przecież bardziej
predestynowane do wolności środowisko niż akademia, w którym wolność myśli, wyrażania przekonań jest samym warunkiem istnienia. Nie ukrywam, że brakuje mi takiego uniwersytetu, takiej atmosfery i takiego autentyzmu. Są one jednak związane, mam tego świadomość, w sposób nierozerwalny z tamtym czasem, okolicznościami, z niepowtarzalnością, czy może raczej z nieodtwarzalnością dekoracji. W następnych latach, po 80 roku, powraca poczucie bezradności, niemocy, ale już nigdy postawy biernego świadka wydarzeń. Często, by nie powiedzieć prawie zawsze, miałem przed 1989 rokiem głębokie poczucie beznadziejności. Nic nie miało się prawa zmienić. Był to w jakimś sensie prawdziwy koniec historii, ale w tym negatywnym sensie. Jednocześnie gest sprzeciwu narzucał mi imperatyw czynienia czegoś wbrew tej rzeczywistości i realnemu układowi sił. Nauczyłem się wtedy tego, że protestować w sprawie beznadziejnej, być może z góry przegranej, ma także istotny walor moralny i też wbrew wszystkiemu może wpływać na zmianę rzeczywistości. Prawdziwy gest Rejtana. Nie zgadzać się, jeżeli to niezgodne z moimi podstawowymi przekonaniami. Czy jest to tylko akt bezużytecznej rozpaczy? Dzisiaj myślę o tym zupełnie inaczej. Wyrażanie swojej opinii, myśli, poglądów, nawet wtedy, kiedy nie przynosi to wprost żadnego konkretnego, widocznego od razu rezultatu, ma moim zdaniem znaczenie wykraczające poza czystą symbolikę i przekłada się na rzeczywistość. W innej skali i w innym wymiarze starałem się o tym pamiętać w swojej działalności uniwersyteckiej, ale także później. Aktywności publicznej już jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości. Staram się w tym sensie pozostawać wierny też mojej żonie Dorocie, z którą podzielałem poglądy na świat i rzeczywistość, a która potrafiła przełożyć gest Rejtana na gest sprzeciwu wobec stanu wojennego, wtedy kiedy na posiedzeniu Rady Wydziału w początkach stycznia 1982 roku zadała retoryczne, ale jakże ważne pytanie w tamtym czasie. Panowie profesorowie, czy tego uczyliście nas na tym wydziale? Czy mamy się pogodzić z jawnym łamaniem konstytucji i prawa? Poszukiwanie sprawiedliwości i słuszności, temat dzisiejszego panelu, wymaga moim zdaniem także niekiedy przynajmniej gestów Rejtana. Choćby wydawały się one mało przydatne w czysto konkretnym, praktycznym wymiarze. Sprawiedliwość, słuszność to jest cel, do którego zmierzamy. Ale niestety nigdy nie osiągamy w pełni w sferze prawa. Poszukiwanie sprawiedliwości to nic innego niż nieustanny proces. Proces przybliżania w drodze prób i błędów. Warto jednak mieć zawsze na uwadze cel naszych działań. Moje przygody z prawem, muszę to przyznać dzisiaj, to nieustanne wzloty i upadki. Na początku, gdy dokonywałem wyboru kierunku studiów w oparciu o dość mgliste przekonanie, że po takim wydziale będę mógł robić rozmaite rzeczy i że ten wybór jeszcze niczego nie przesądza, oczywiście nie myślałem, a raczej wręcz nie chciałem
zostać prawnikiem. Miałem nieskończone 18 lat i bardziej mnie interesowała historia. Ale wszyscy wmawiali we mnie, że to nie najlepiej rokujące studia na odnalezienie się w zawodowej przyszłości. I uległem. Właściwie do dzisiaj przyznam, nie jestem pewny, czy nie należało wtedy upierać się jednak przy swojej pasji i fascynacji, z którą traktowałem historię. Ale ten wątek ze zrozumiałych względów muszę uznać za przebrzmiały dzisiaj. Bo nie jestem go w stanie zmienić. Uczucie, że coś jest nie tak z prawem, dręczyło mnie, nie dawało spokoju przez wiele lat. Prawo traktowałem jako dziedzinę niesłychanie sformalizowaną. Sztywną, mało naukową wreszcie. Cóż to za odkrycia naukowej prawdy, których zasięg czasowy jest zawsze określany i nie wykracza poza określone ramy tekstu pisanego przez prawodawcę. Na techniczność reguł nakładała się logika formalna, która także, dodajmy, nie zawsze dawała sobie radę z poprawnością, czy może dwuznacznością prawniczych sylogizmów. Studiowanie i uprawianie prawa w Polsce Ludowej było prawdziwym wyzwaniem, bo na gmach w miarę solidnych zasad i reguł nakładała się jeszcze w sposób nieubłagany ideologia. Ideologia zaśmiecająca młode umysły i zacierająca prawdziwe oblicze starych, czcigodnych konstrukcji. Minęło sporo czasu, zanim zacząłem spoglądać na prawo z innej nieco perspektywy, bardziej przyjaznym okiem, dostrzegać jego siłę i walory intelektualne. Do tego na pewno się przyczyniła postawa moich profesorów, mistrzów, ludzi, którzy wprowadzali mnie stopniowo w świat prawa, pokazywali kierunek i obszary, których nie byłem w stanie samodzielnie wykryć. Wybrałem jako specjalizację prawo prywatne, co było zdecydowanie bardziej podyktowane sprzeciwem w owym czasie wobec ideologii, którą przesączona była w dużo większym stopniu cała sfera prawa publicznego, niż jakimś szczególnym zainteresowaniem kierowanym do tej dziedziny prawa właśnie. Dopiero na seminariach z prawa prywatnego, prowadzonych przez profesora Tomasza Dybowskiego, Witolda Czachurskiego, zacząłem rozumieć sens sporu o prawa i interesy. Poczułem siłę prawa jako instrumentu osiągania określonych, bardzo różnych celów, ale przecież przy zachowaniu jego metod, podstawowych reguł, zasad, przyjętej hierarchii norm. Zrozumiałem też, na czym polega umiejętność i walor wykładni prawa. Jak wiele zależy od kultury, wiedzy, erudycji, wyobraźni, ale i szerokości spojrzenia samego interpretatora. W mojej katedrze starano się, aby prawo było oddzielone od ideologii. Broniło się przed nią za wszelką cenę. Pamiętajmy przecież, że uniwersytecka kultura prawna, także ta uprawiana na Uniwersytecie Warszawskim w tamtych czasach, najczęściej w oparciu o stare, przedkomunistyczne, przedwojenne wzorce, zakładała, że prawo jest to budowa cywilizacyjna, wznoszona cegła po cegle, w oparciu o fundamenty tkwiące w prawie rzymskim, narastająca stopniowo w każdej epoce, wzbogacana o nowe elementy, ozdobniki, rzeźby, konstrukcje architektoniczne. Z tymi doświadczeniami dopiero wtedy zacząłem lubić i doceniać prawnicze umiejętności. I na tym się kończył mój pierwszy, chyba najtrudniejszy etap przygód z prawem. Ale na tym się nie skończyły moje poszukiwania tego,
jak definiować prawo, jego funkcje i cele podstawowe, jego sens i rolę cywilizacyjną, jego status jako nauki. Każdy z nas poszukuje swojego Graala. I dla mnie poszukiwanie odpowiedzi na te pytania to poszukiwanie mojego Graala. Czy prawo jest rzeczywiście, jak często sam mawiałem, sztuką pięknej słuszności? Jus est arboni etequi. Czy rzeczywiście? Im lepiej rozumiałem, czym mogło być prawo, lub raczej czym powinno być prawo, tym większe miałem rozterki i dylematy. No, za oknem dostrzegałem rzeczywistość przaśną, szarą, odbiegającą mocno od tego, czego sam nauczałem studentów naszego uniwersytetu. Czy można być prawnikiem w kraju, w którym dominacja ideologii nad prawem była aż nadto widoczna? W prawie prywatnym infiltracja ideologicznych elementów, choć jak już powiedziałem, znacznie mniejsza niż w innych dziedzinach prawa, wydawała się jednak szczególnie niebezpieczna, bo przecież deformująca istotę konstrukcji tworzonych dla kompletnie innej rzeczywistości, dla prawdziwego rynku i dla wolnych obywateli. Co z wolnością umów? Zadawałem sobie pytanie, jeżeli istnieje przymus zawierania umowy. Co z własnością, jeżeli prawdziwym właścicielem jest tylko państwo? Co z regułami słuszności, jeżeli w zderzeniu państwa i jednostki tylko ten pierwszy uzyskuje zawsze przewagę? A jednak szybko zrozumiałem, że prawo, a zwłaszcza prawo prywatne, jeżeli natrafiało na mądrych, dobrze wykształconych i dysponujących odpowiednią wyobraźnią interpretatorów, potrafiło zmienić się w finezyjny instrument przetwarzania rzeczywistości. I niekiedy bardzo skuteczny, nawet w tamtych czasach, środek ochrony indywidualnych interesów. To jest ciekawe, że tak jak pisarze i dziennikarze, czy mówiąc ogólnie, twórcy w czasach komunistycznych, którzy osiągali swój cel, jak wiemy, poprzez posługiwanie się metaforą, analogią historyczną, specyficzną symboliką, prawnicy nieustannie przesuwali w drodze rozsądnej interpretacji z wyobraźnią czynionej, przesuwali granice ochrony słusznych interesów i osiągali relatywnie bardzo wiele poprzez kunszt, precyzję i solidność konstrukcji, na przykład w dziedzinie ochrony konsumentów, odpowiedzialności producenta, odpowiedzialności państwa czy wreszcie ochrony dóbr osobistych. Dzisiaj można z przekonaniem powiedzieć, że sfera ochrony praw osobistych poprzez prawo prywatne była wręcz substytutem ochrony praw podstawowych jednostek w tamtych czasach, w miejsce nieistniejących gwarancji konstytucyjnych. To był czas dobrej, solidnej dogmatyki prawniczej, swoistego prawniczego pozytywizmu, który zawężając z pełną świadomością pole wykładni, zapewniał jednocześnie niezwykle mocny grunt dla zasady pewności przewidywalności prawa, tworząc w ten sposób barierę dla infiltracji ideologii. Można powiedzieć dzisiaj, cóż to za paradoks? Zrozumiały tylko w kontekście tamtego czasu. Formalizm podejścia, pozytywizm prawniczy w stosowaniu normy, dyktowany imperatywem skuteczniejszego chronienia praw jednostek. Warto o tym przykładzie pamiętać dzisiaj, dyskutując także o naturze wykładni i zaletach czy potrzebie wykładni funkcjonalnej. Mój dzisiejszy stosunek do prawa, do jego funkcji, celów, także do pojmowania wykładni jako drogi dochodzenia do słusznego prawa, w ogromnej mierze określa moje doświadczenie sędziowskie. W okresie ponad 20 lat, zarówno najpierw w Trybunale Konstytucyjnym,
obecnie w Trybunale Sprawiedliwości. Na tle tych bowiem doświadczeń odnajduję odpowiedź na pytania, które sobie stawiałem wcześniej. Znacznie lepiej zacząłem rozumieć, że prawo ma być instrumentem realnym i efektywnym dla poszukiwania sprawiedliwości oraz dla zapewnienia równowagi na tle kolizyjnych, krzyżujących się interesów. To, czym znakomicie mówili uczestnicy panelu. Prawo rangi konstytucyjnej dawało do ręki prawdziwe narzędzie do osiągania takich celów pod warunkiem umiejętnego i mądrego używania tego narzędzia, eliminowania także pokusy arbitralności, także nadmiernej swobody wykładni. Na tym poziomie mieć trzeba na uwadze cele i zadania, do których zmierza porządek prawny jako taki, jako całość. Zasady i wartości, które znajdują się na szczycie systemu prawa, pozwalają na spojrzenie z góry, na ogarnięcie całego systemu. Takie podejście narzuca wręcz poszukiwanie rozwiązań, które odnajdują nowe treści w ramach starych, zdawałoby się, zużytych konstrukcji, umożliwiają poprzez ich ewolucję i systematyczny proces dopasowywania znacznie skuteczniejszą ochronę praw jednostek. To jest zadanie dla każdego prawnika fascynujące. Wymaga jednocześnie jednak zachowania pokory i samoograniczenia, aby nie wpaść w pułapkę woluntaryzmu. Moje doświadczenia wynikające z orzekania w Trybunale Sprawiedliwości są zbieżne w pełni z moimi doświadczeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Wykładnia prawa europejskiego, o czym dzisiaj już była mowa, o czym przypominał pan prezes Lenart, jest z natury rzeczy funkcjonalna, mocno podporządkowana zadaniu, którym jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania całego porządku prawa unijnego, ale przy jednoczesnym respekcie i zachowaniu priorytetu zasad ogólnych, wartości praw podstawowych. Znakomicie to ilustruje orzecznictwo TSUE w ostatnich latach dotyczące rządów prawa i niezawisłości sędziowskiej, w którym ujawnia się prawdziwa siła promieniowania wartości fundamentalnych dla Unii Europejskiej, dla funkcjonowania całego porządku prawnego. I to nie tylko w tym ostatnim orzeczeniu z 19 listopada 2019 roku. Dzisiaj narzędzia, które stwarza mądre i z wyobraźnią odwoływanie się przez sędziów do najważniejszych zasad i wartości konstytucji oraz do instrumentów wynikających ze stosowania prawa unijnego, może być, jak się okazuje, najbardziej skutecznym sposobem ochrony tego, co określamy rządami prawa. Dostrzegamy to z całą ostrością. Obrona zasad rządów prawa w sferze praktycznego stosowania prawa przez sędziów stała się de facto najważniejszym i najskuteczniejszym instrumentem gwarancyjnym dla polskiej demokracji. Wtedy, gdy osłabieniu ulegają inne, niedawno jeszcze uznawane za niezniszczalne instytucje. Tak interpretowane i rozumiane prawo staje się szczególnie istotnym łącznikiem z przestrzenią prawną Unii Europejskiej. W tym momencie chciałem skorzystać z okazji, by wyrazić swój ogromny podziw i wdzięczność polskim sędziom za ich postawę, determinację i niezłomność. Wracając do wątku bardziej osobistego, moich zmagań z prawem, muszę stwierdzić, że jestem prawdziwym beneficjentem zmian i transformacji, które dawały mi szansę na
testowanie w tak różnych okolicznościach, zmieniających się dekoracjach, różnych metod podejścia do prawa i do jego wykładni. A więc od czystej dogmatyki, swoistego pozytywizmu prawniczego do wykładni akcentującej aksjologię konstytucyjną, europejską, obie wsparte przecież na poszanowaniu tych samych wspólnych wartości i zasad, które muszą być zachowane w naszym europejskim systemie. Dzisiaj rozumiem znacznie lepiej, że oba te podejścia mogą być w stosunku do siebie komplementarne. A respekt dla klasyki prawniczej i dobrej dogmatyki nie przekreśla przecież możliwości poszukiwania prawa słusznego. To jest także doświadczenie, którym chciałem się z Państwem podzielić. Może kilka słów na temat przyzwoitości, o której mówiliśmy też niejednokrotnie w ciągu dzisiejszego dnia. Otóż moje doświadczenia wskazują jasno, że nie można oddzielić sposobu refleksji i badań nad prawem, a także praktycznego uprawiania zawodu od przyjmowanej i akceptowanej aksjologii, od bycia przyzwoitym. Oczywiście istnieje coś takiego jak neutralność uczonego, zwłaszcza neutralność polityczna uczonego, a także wartość taka jak obiektywizm sędziowski. Jestem jednak przekonany, że ani neutralność, ani obiektywizm nie stoją na przeszkodzie temu, aby kierować się uczciwością, rzetelnością, odwagą w głoszeniu poglądów, a żeby zawsze używać argumentów ad rem, nigdy ad personam, unikać dwójmyślenia czy zwykłej hipokryzji, wreszcie także unikać konformizmu. Dystans pomiędzy głoszonym poglądem, odkrywaną prawdą, przyjmowaną oceną, a rzeczywistością staje się bowiem nie do zniesienia, jeżeli sami zaprzeczamy w naszym życiu temu, co głosimy. Przypomnijmy tu słowa Jana Lechonia, polskiego poety, który powiedział, cytuję, inteligencja bez serca i moralności wydaje się większym grubiaństwem niż serce i honor bez intelektualnego polotu. Dla prawnika takie przesłanie jest być może bardziej nawet istotne niż dla wielu innych zawodów. Ponieważ tu przenikają się nieustannie poglądy, które głosimy i nasze działania w życiu publicznym. Nasze działania jako prawników, jako zaangażowanych z natury rzeczy w życie publiczne. Czy można głosić przywiązanie do państwa prawa i wartości demokratycznych, akceptując jednocześnie polityczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości? Czy można głosić poglądy o roli konstytucji i pierwszeństwie przed innymi normami, a jednocześnie godzić się na łamanie konstytucji i uczestniczenie w działaniach praktycznych, które do tego prowadzą? To są moim zdaniem pytania retoryczne, ale niestety nie są one wymyślone, wynikają z oglądu naszej rzeczywistości, także na naszym uniwersytecie. Niedawno jeszcze myślałem, że epokę dwójmyślenia mamy już za sobą. Od upadku komunizmu minęło ponad 30 lat, ale okazuje się, że doświadczenia jednego pokolenia nie przenoszą się automatycznie na doświadczenia młodszych generacji. I tutaj pozwolę sobie raz jeszcze dzisiaj zacytować Olgę Tokarczuk. Podobnie jak z pani profesor Modrzejewska, szukałem także inspiracji w jej przemówieniu noblowskim z 7 grudnia 2019 roku, która a propos doświadczenia powiedziała rzecz niezwykle ważną, moim zdaniem, cytuję. Wydarzenia są faktami, ale doświadczenie jest czymś niewyobrażalnie innym. To ono, nie zaś wydarzenie, jest materią naszego życia. Doświadczenie jest faktem poddanym interpretacji, umieszczonym w pamięci,
Odwołuje się także do pewnej podstawy, jaką mamy w umyśle, do głębokiej struktury znaczeń, na której potrafimy rozpiąć nasze własne życie, przyjrzeć mu się dokładnie. Wierzę, że rolę takiej struktury odgrywa mit. Mit, jak wiadomo, nigdy się nie wydarzył, ale dzieje się zawsze. Koniec cytatu. Każda kolejna epoka musi więc wykształcić w jakimś sensie od początku swoje wzorce, utrwalić swoich bohaterów i swoje własne doświadczenia oraz poddać się własnym interpretacjom. Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim punkcie naszej historii, w którym kolejne pokolenie ma szansę dokonywania własnych, zasadniczych wyborów dotyczących własnej przyszłości i własnej drogi. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego wzmocnione, mądrzejsze o mądrość, którą nabywa się jedynie poprzez własne doświadczenia. Uczeni naukowcy, także wielu z nich na naszym uniwersytecie, płacili niejednokrotnie w przeszłości bardzo wysoką cenę za odwagę w obronie wartości, które głosili i które były dla nich drogowskazem. Wymienimy między innymi w tym momencie takie wybitne postaci jak Tadeusz Kotarbiński, Maria Osowska, Karol Modzelewski, Zygmunt Bauman, Bronisław Geremek, Maria Hirszowicz, Bronisław Baczko, Stanisław Herbst, Leszek Kołakowski, Edward Lipiński, czy wśród prawników Janina Zakrzewska, Adam Szczębosz, Wiesław Szanowski i wielu, wielu innych. Sądzę, że nie da się oddzielić uprawiania nauki od wartości, a badania ich wyniki muszą być w sposób konieczny poddane osądowi etycznemu, bez którego traciłyby one swoje znaczenie, swój sens. Tak właśnie podchodził do tego znany profesor Jean Bernard, jeden z pierwszych przewodniczących francuskiego komitetu etycznego o naukach biomedycznych. Prawo, które przestaje się opierać na uniwersum wartości, nie może już utrzymać swojego statusu. Jest pozorem prawa. Tym samym uczony, profesor uniwersytetu, który zaprzecza temu, co mówi poprzez swoje czyny, traci legitymację uczonego. To jest także element, to jest właśnie element ważnego mitu, o którym wspomina Olga Tokarczuk, w naszym wypadku mitu akademii. Mitu, na którym opiera się nasze osobiste doświadczenie. Tu nie ma mowy o relatywizacji czy o swobodzie wyboru, ponieważ nie istnieje tak naprawdę prawdziwy wybór pomiędzy przyzwoitością a nieprzyzwoitością. Nie ma sytuacji pośrednich, nie da się ich obronić. I wreszcie kilka słów o moich profesorach, bo przecież w momencie w jakimś sensie symbolicznego rozstawania się z uniwersytetem muszę koniecznie wspomnieć o moich profesorach. Zawdzięczam im wiele, bo to właśnie oni nadawali kierunek mojej uniwersyteckiej formacji, a w czasach niesprzyjających nauczaniu dobrych standardów prawnych potrafili utrzymać niezmiennie wysoki akademicki poziom przekazywanej wiedzy. Także, co jest równie ważne, wiedzy opartej o uczciwą aksjologię, o system wartości, który doskonale przygotował moje pokolenie do tego, by najpierw w 1980 roku włączyć się aktywnie do rewolucji Solidarności, a w 1989 roku do budowy demokratycznego państwa prawa. Miałem szczęście korzystać z wiedzy przekazywanej przez tak wybitnych profesorów naszego uniwersytetu jak
Michał Szczaniecki, Juliusz Bardach, Bogusław Leśniodorski, Zdzisław Zięba, Jakub Sawicki, Katarzyna Sójka-Zielińska, Henryk Wołodkiewicz, Henryk Kupiszewski, Genowefa Rejman, Witold Warkało, Andrzej Selmachowski, Witold Czachurski, Tomasz Dybowski, Jerzy Rajski. Wymienić tylko kilka nazwisk spośród przecież wielu innych. Zawdzięczam tym ludziom nie tylko wiedzę, ale i pewien styl rozumowania, styl akademicki rozumowania, argumentacji, oglądu rzeczywistości, pewnej metody dyskursu i poprawności myślenia. Mój mistrz, a potem wielki przyjaciel, Tomasz Dybowski nauczył mnie tego, co znaczy być uczciwym, przyzwoitym, ale także i tego, że każdą cenę warto zapłacić za to, aby głosić prawdę, a w sytuacjach granicznych dokonywać przyzwoitego wyboru. Staram się o tym nieustannie przypominać dzisiaj, kiedy znowu, niestety, kolejny raz w historii stajemy wobec fundamentalnych wyborów i zadajemy sobie pytanie, co czynić, aby zachować wartości demokratycznego państwa prawa. Na koniec oczywiście chciałbym podziękować za to wszystko, co dzisiaj usłyszałem o sobie. Słuchałem tych wypowiedzi jakby o kimś innym. Nie mogę uwierzyć, że to jest na mój temat. Czuję się tym naprawdę głęboko wzruszony i trochę nieswojo. Oczywiście nigdy na takie słowa i takie oceny nie zasłużyłem, ale za to wszystko ogromnie Państwu dziękuję. Wszystkim, którzy zechcieli zabrać głos, wszystkim, którzy zechcieli napisać do tej księgi jakiś adres. Dziękuję oczywiście wszystkim Państwu za obecność. Uczyniliście mi wielki zaszczyt, uczestnicząc w tym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję panu rektorowi uniwersytetu, dziękuję bardzo serdecznie moim kolegom, członkom Trybunału Sprawiedliwości wraz z prezesem panem Kunem Lenarcem. Dziękuję bardzo wszystkim prezesom i sędziom w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego, sędziom z Sądu Najwyższego, z panią pierwszą prezes, sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego, z panem prezesem. Dziękuję panu Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Dziękuję wszystkim dostojnym gościom, wśród nich takim osobom jak pani premier Hanna Suchocka czy pan profesor Leszek Balcerowicz. Dziękuję wszystkim moim znakomitym kolegom, współpracownikom, doktorantom, moim przyjacielom, wreszcie sędziom, którzy reprezentują dzisiaj środowisko polskich sądów, także stowarzyszeń Justicja oraz Temis. Wyrażam oczywiście ogromne podziękowanie za organizację tej dzisiejszej konferencji. Wiem, jak to było trudne i skomplikowane pod każdym względem. Przede wszystkim ogromne podziękowanie kieruję do pani profesor Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej, bez której to wydarzenie by się nie odbyło. Ogromne dzięki. Jestem bardzo wdzięczny za wydarzenie. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi, całemu wydawnictwu BEK, wszystkim tym, którzy w tak niezwykle krótkim czasie i tak skrupulatnie pracowali nad księgą wydaną. Dla mnie jestem tym bardzo wzruszony i wiem, jak wiele trudu kosztowało to panią redaktor Joannę Ziemiecką, bo znam doskonale, jakie są skuteczne metody działania pani redaktor Joanny Ziemieckiej. Odczuwałem to wielokrotnie, ale za to też dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które z pełnym zaangażowaniem, poświęceniem czasu i z wielkim wkładem włączyły się do wszelkich działań organizacyjnych. Dziękuję w szczególności panu Piotrowi Modrzejewskiemu za jego wielką, intensywną pracę przy organizacji tej konferencji. Finally, I would like to address a few words
to my friends from European Court of Justice, with whom I have the honor to cooperate on everyday basis for the last 10 years. Dear friends, I blame you for another change in my professional personality, for opening to me the new path leading from civil law through constitutional law to European law, and for becoming European lawyer. There are some common elements between the starting point, which is the university, and the ending point, which is the European Court of Justice. Obviously, the court is not university, but it is alike a university, a fascinating forum for the creation of ideas, for dialogue, for seeking harmony and adequate responses to ever-changing challenges. What fascinates most is a community of value and goals that we strive for, just like at the university, where this community was born as a founding idea of academia. We can differ. We can have a different baggage of experience, but we believe deeply in the sense of European unity and the importance of European solidarity. I cannot express more how much of such solidarity we need in Poland today. I am very grateful for this over 10 years of my activity at the court, for your friendship and great mutual understanding that we find every day. Which doesn't mean that we won't find ourselves in a strong dispute at the earliest opportunity. But I am sure, nonetheless, never in a dispute regarding the foundation of our common understanding of what Europe is. Dear Kun, thank you for your words. I feel deeply moved by them. And I want you to know that in those words, I find the confirmation of what is also my personal experience and my feeling related to the European Court of Justice. Thank you, my excellent colleagues and friends, for your words of support and friendship. Although there is a shadow of sadness and melancholy over the whole ceremony, I must assure you that it is not my intention to leave you just yet. But I also promise not to celebrate the next 7th anniversary of my birthday. Jak już wspomniałem, jest mi ciągle trudno uwierzyć, że to dzisiejsze spotkanie całe dotyczyło mojej osoby. Muszę się w związku z tym przyzwyczaić powoli do roli, która zawsze wydawała mi się dość odległa, jakby nie dotycząca mnie bezpośrednio. I w związku z tym na zakończenie pozwólcie Państwo, że odwołam się tutaj do wiersza Wisławy Szymborskiej, naszej noblistki, który oddaje nieco melancholię sytuacji, w jakiej znajduje się stary profesor. Tak się nazywa zresztą ten wiersz. Więc pozwólcie Państwo, że zacytuję. It is only, unfortunately, the German translation. Spytałem go tamte czasy, kiedy byliśmy jeszcze tacy młodzi. Naiwni, zapalczywi, głupi, niegotowi. Trochę z tego zostało, z wyjątkiem młodości, odpowiedział. Spytałem, czy nadal wie na pewno, co dla ludzkości jest dobre, a co złe. Najbardziej śmiercionośne złudzenie z możliwych, odpowiedział.
Spytała go o przyszłość, czy ciągle jasno ją widzi. Zbyt wiele przeczytałem książek historycznych, odpowiedział. Spytałam go, czy bywa czasem szczęśliwy. Pracuje, odpowiedział. Spytałam go o zdrowie i samopoczucie. Zakazują mi kawy, wódki, papierosów, noszenia ciężkich wspomnień i przedmiotów. Muszę udawać, że tego nie słyszę, odpowiedzi. To jest do mnie przesłanie oczywiście. Spytałem go o ogródek i ławkę w ogródku. Kiedy wieczór pogodny, obserwuję niebo, nie mogę się nadziwić. Ile tam punktów widzenia, odpowiedział. Dziękuję bardzo.